Dzień dobry, wieczór, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na transmisji z gry Final Fantasy VII Remake Integrate po polsku. Zanim przejdziemy do gry, oczywiście tradycyjne pozdrowienia przynajmniej części... Boże, już jest 130 osób, jakiś kosmos. Części z Was, moi drodzy, którzy pojawili się tutaj i czekają na tę transmisję od pewnego czasu, więc szybciutko lecimy, chociaż... Niektórych z Was zdążę wymienić, a więc zaczynam od Ravixa, już mi przemknęło, i później jest PB i Amiga 4 Forever i Tytus Stebiński, Boże, czemu tak szybko mi to przemyka? I Nedan, Strongest La Paz, nie nadążam z czytaniem, tak szybko mi przewija się czat. Jest Cubie, witam Cubiego i Jaleczek, który się pyta, czy wyszedł po polsku oficjalnie, to nie jest oficjalne spojrzenie, i Szuwarek jest, i Marcin Woliński, Jacek Skoczas, Justyna Rostocka, i Darek Kruk, i Blitz, tak, ja gram, a reszta patrzy, ale gramy wspólnie, bo rozmawiamy i dygresjonujemy, i Bex, i Łukasz Jedłowski, i Yogi Yeti, i Krzysztof Biliński, Niedźwiad, Blood Death, Mruczando, Wilk Stepowy, Oli Olczyk, El Chupacabra, Adam Bilczyk, Krzysztof S, Veito, Slayer M, Spacja D dużymi literami, Peter 38, Maharaja z brzegu, Piotr Fan, Nedant, witam serdecznie, i jeszcze jest Twin Slave i Michałow, i Arctos, i Andrew, i Eric the Viking. Ja przepraszam, tam na początku były osoby, które po prostu tak mi szybko czat zniknął z oczu, że nie zdążyłem przeczytać, więc, ale witam Was bardzo, bardzo serdecznie, i Michał Kocerka, i Gustaw, Mateusz Perkowski, Syntmuza, Jan Kessi, Komania, Biam, Tom GTP, Xeiro, Lubo, Tom GTP po raz drugi, Andrew po raz drugi, Pawzaw, Moniu, witam serdecznie, Rafale, który niestety odchodzi do Baldura, powodzenia w grze w Baldura, Krystianie, witam, Kocurze, Desmondzie, Pękły Wentylek, witam, Secretmanie, witam, Kuniku, Chris Chris, Symbian, Luka Luke, Shadwiar, Sokoliowat, Metaborg, introwertykalny, Balmung, Łukasz Romanowski, Dzbwu, Gregu, Amiga Forever raz jeszcze, Michał Kocerka, Koszmarny Paweł, Stary Dziadzio, Kamil Brzostowski, Król Sucharów, Sarefix, Arctos, Streamlapsus, Strong, Boże, to już jest ze mną źle, ale witam szybciutko jeszcze Sarefixa, cicho jestem? O, dobrze, że ktoś mi zwrócił uwagę, że jestem cicho ponoć. Momencik, sprawdzimy, czy jestem rzeczywiście cicho, bo możliwe, że kochany system Windows sprawił, że... No, jestem cicho, bardzo cicho. Kochamy Windowsa. Ściszył mnie do 50% z 90%, więc teraz już powinien być głośno. Dziękuję Arctosie za zgłoszenie, i Klaudiusza witam, i Radosława, Ateriusa, DP, Michael Pumo, witam serdecznie, Kasię witam serdecznie, Nosgot73, Marcin Woliński, jak ja dzisiaj elegancki, Szuwarku, to dla Ciebie specjalnie, Krzysztof Skrill, Pan Zbyszek, Klimax, żona PB witam, Bindi witam,
Paweł Michałowski-Prusak. Moi drodzy, ja was nie zdałam wszystkich przywitać. Jest tak, was tak wielu, że jestem w absolutnym szoku, ale naprawdę dziękuję wszystkim, że jesteście. O Boże, jeszcze szybciutko Atarashi i Momoru. Moi drodzy, będziemy konwersować jeszcze i na pewno będę mieć okazję jeszcze część z was pozdrowić. Najpierw usprawiedliwienie, czemu nie ma VR-a, bo ten sprzęt, który tutaj pokazuję wam, proszę popatrzcie, jaki piękny, niestety odmawia współpracy z moim PC-tem, znaczy się rozłącza. I nie, o ile samo demo działa i pięknie rezonuje, wibruje, haptycznie uderza, o tyle w Half-Life'ie nie byłem w stanie zmusić go do działania, bo po prostu się rozłącza. Jak tylko odejdę trochę od komputera, to się rozłącza. W Oculusie działa, a na PC-cie nie działa. Będę musiał pewnie zmienić nadajnik Bluetooth podłączany do komputera albo umieścić go gdzieś na kabelku bliżej mnie, żeby się udało podłączyć. A chciałbym już zrobić transmisję z tym, popatrzcie, jak to się w ogóle trzyma. Zobaczcie, no. Naprawdę, fantastyczne wrażenia ze strzelania. Jak postrzelałem sobie w tym w Sniper Elite, to było bardzo ciekawe. Plus to, możemy odłączyć. Więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się, a może w tym jeszcze jakoś, jeśli będę mieć okazję w tym tygodniu z VR-em coś robić, ale przyszły jest pewniejszy. Natomiast skoro nie ma VR-a, no to jest Final Fantasy. 29 lutego jest premiera Rebirth i w ogóle z okazji premiery Rebirth na kolejnych transmisjach, nie w tym tygodniu, ale możliwe, że w przyszłym tygodniu będę mieć dla was bardzo ciekawe nagrody, znaczy konkurs z bardzo ciekawymi nagrodami do wygrania. Tak, cylinder odbija podczas strzału. Kostka Masła, witam serdecznie i dziękuję za subskrypcję. Adamie, na PlayStation VR 2 ostatnio tylko Resident Evil 4 VR. Więc dzisiaj Final Fantasy 7, jutro pytanie do was, czy chcecie zobaczyć na przykład Inkwizytora, bo dostałem klucz na Inkwizytora i to jest gra, która mnie ciekawi, a ma bardzo mieszane recenzje, sam jeszcze nie grałem. W czwartek na pewno będzie Final Fantasy, bo w związku z pewnym w związku z pewną informacją dotyczącą m.in. Rebirth. Jutro w ogóle Rebirth ma swoje demo. Nie wiem, co napisał Blitz, o Boże, nie. Czy dzisiaj nie ma State of Play, kiddie? State of Play jest jutro. Kiedy Monster Hunter QB? Raczej nie w najbliższym czasie. Moi drodzy, przechodzimy do gry. Co tam? Aha! Wersja polska jest zrobiona przez ekipę Ogrodu Balamb. Jest to para, M i Robin, jeśli dobrze kojarzę, która przetłumaczyła całość, zaimplementowała, przygotowała polskie grafiki i to jest tłumaczenie społecznościowe wykonane przez fanów gry. Ponoć są poprawione też błędy wersji angielskiej, czyli sięgnięto ku oryginałowi, zaczerpnięto z tego źródła oryginalności prawidłowe tłumaczenia, także polska wersja zgodnie z tym opisem jest najbardziej wierna wizji oryginalnej, więc bardzo, bardzo mnie ciekawi, jak to będzie wyglądać. I co jest jeszcze oprócz tego Inkwizytora? Jest dużo gier, teraz jest Steam Fest demo. Są dema na Steamie rozmaite. Więc w opisie tego odcinka macie odnośnik do strony Ogrodu Balamb. Tam możecie ich wesprzeć finansowo, także ja to nie omieszkam się uczynić, chyba już nawet uczyniłem, ale uczynię raz jeszcze, bo to naprawdę kawał kolosalnej, monumentalnej pracy, zresztą sami zaraz zobaczycie. Przełączam już na grę. To jest tutaj. Proszę bardzo. I tylko zwiększę sobie obraz, albo założę okulary, nie wiem jak to będzie, kurczę. Coraz gorzej, tutaj jest lepiej, ale będę się odbijać w tym. Radosławie, no przed chwilą pytałem, czy chcecie, żebym zagrał w Inkwizytora. State of Play jest dziś w nocy. O, myślałem, że no, czyli jutro. Dobra. Raczej dzisiaj nie będę w stanie, jutro muszę wstać z samego rana. Dobra, proszę bardzo. Nowa gra, nie mam żadnego kontynuuj, bo odpaliłem dosłownie na momencik. Można powiedzieć, że właściwie dzisiaj. No zobaczymy. I cóż, rozpoczynamy. Jak widzicie, czcionka jest zrobiona, są polskie znaki.
No, na pierwszy rzut oka, jeszcze zerknijmy sobie na opcje, wszystko wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dałem 60 klatek, dałem maksymalną liczbę modeli, wszystko na wysokiej jakości. Jakiś inny wybór zamiast Inkwizytora? No, mógłbym spróbować pokazać jakieś dema, które się teraz pojawiły. Mógłbym pokazać, mógłbym też zagrać sama i Maxa.pl. Caprice, witam. Dobra, zaczynajmy grę. Zaczynajmy grę. Nowa gra. Jak chcesz sterować kamerą? Sterowanie domyślne? Tak jest, sterowanie domyślne. MD to jest na kompa. Po polsku jest tylko na PC, bo to jest mod do peceta. W Saryfixie ten jak działa ten sprzęt, to pokażę może przy wersji, jak będę demonstrował VR, może nie teraz. Nie? Dobra, sterowanie domyślne. Poziom trudności normalny. Tryb klasyczny. Normalny. Ja grałem w tę grę na PlayStation 5. Nie skończyłem, nie dlatego, że mi się nie podobało, tylko że wyskoczyły mi w życiu sprawy takie, że po prostu musiałem przerwać granie i na jakiś czas, kiedy przerwałem, to już po powrocie zapomniałem, jak się steruje, więc zagram teraz od początku zupełnie. Dobra. Oglądamy intro. No właśnie, poczekajcie. Nie powiedzieliście mi, czy muzyka nie jest za cicho w grze. Jest za cicho. Już widzę sam, że jest za cicho. Muszę zgłośnić. O. Teraz powinno być lepiej, prawda? Ta HD, teraz nie było harmonogramu, ale zrobię taki. Prawdopodobnie na luty będzie taki harmonogram. Tylko on nie będzie w 100%. Nie będzie można na 100% polegać. Witam, Krysiu. Sikoreczko. Nie będzie można w 100% polegać, no bo wiesz, życie czasami rzuca kłody pod nogi. Jest piękna ta gra, jest piękna, to jest... Muzycznie Masashi Hamauzu jest... Ach, oczywiście na podstawie Nobuo Uematsu. Kreacja świata. Dawidzie, cała mechanika jest zmieniona. Cała mechanika jest zmieniona. Zresztą zaraz zobaczycie. Cube, tak grałem w oryginał. Bo skończyłem go, kiedy wyszedł na PC-cie w 99 roku. I później już go nie kończyłem. Czyli to było 25 lat temu. Trochę czasu minęło. Nie wiem, czemu najbardziej w głowie mi utkwił Ford Condor. Nie wiem dlaczego. Och, i ten początek to jest... Fizzy Bublech, witam serdecznie. No i tutaj Aerith, jak zmienili jej imię. Grudniu. Dziękuję serdecznie. Innos Jedzu, witam serdecznie. Teraz mówię cicho, bo będzie cudowna, monumentalna. I... Reaktor.
Łezka się kręci wokół. I przechodzimy, tu jest, popatrzcie na tą grafę, to jest prosty. Kuba, witam. Zacznę tutaj od dygresji. Moi drodzy, ja po raz pierwszy w ogóle zobaczyłem Final Fantasy VII w 97 roku, kiedy wyszła wersja na... czy w 96, kiedy europejska wersja wyszła na PlayStation. Ja nie miałem PlayStation pierwszego wówczas, natomiast mój kolega, który był kolekcjonerem gier amigowych, ale kupił sobie też PlayStation i zaczął kolekcjonować gry oryginalne na PlayStation. I pokazał mi to, ja słyszałem o tej grze dużo, nie widziałem w ogóle grafiki, zobaczyłem intro i tak wow, o mój Boże, i później wjeżdża scena z pociągiem, Cloud zeskakuje, sobie myślę, ta grafika wygląda jak na Commodore, nie? Tak trochę ma te super deformowane postacie i tak dalej, no i nie byłem zakreślony, aż doszło do walki i walki były fantastyczne. Dobra, idziemy. Who goes there? You're up. Krystianie, to nie jest danie pytanie tylko do ekipy ogrodu Balamp. Naprawdę, popatrzcie, jak to jest zrobione. Postaje walki. Użyj X, by zaatakować mieczem Clouda. Przytrzymaj X, by wyprowadzić atak, który może trafić wielu pobliskich przeciwników. Dla osób, które nie znają remake'u, to tutaj nie ma walki turowej. Tutaj jest walka w czasie rzeczywistym, którą można spowolnić. Dobra. You're coming with us. Nice and easy. Don't think so. Not bad. Nowy poziom, już. Cloud jest teraz na poziomie 7. I opatrz. Who in the hell? Hands where I can see him. Ja będę czasami komentował teksty, które są przetłumaczone. Tutaj powinno być po prostu łapy do góry, ale to są drobiazgi. I tak, po prostu jestem pod tak gigantycznym wrażeniem pracy ekipy ogrodu Balam. Rzeszok. Wskaźnik ATW wypełnia się w miarę upływu czasu oraz podczas ataku za pomocą X-a. Gdy wskaźnik napełni, twoja postać może wykonać specjalne akcje. Segmenty ATW można zużyć natychmiast do wykonania akcji lub zachować je na moment, gdy będą bardziej potrzebne. Freeze! Move and we shoot! Go ahead. Tutaj widzicie, nawet są statusy, under pressure jest, tak? Pod naciskiem. Segmenty wskaźnika ATW służą do uruchamiania komend walce. FF7 owłosiony Romanie była turówką, ale tu już nie jest turówką. Tutaj czas może zostać spowolniony bardzo w momencie, kiedy wydajemy rozkazy. Na przykład, zaraz zobaczycie. Zamykam tą stronę, popatrzcie. Naciskam A, teraz czas jest spowolniony i mogę użyć jakiejś zdolności, na przykład Braver na niego. Braver, jak widzę, nie został przetłumaczony. Ja bym przetłumaczył go jako śmiałek.
ale to drobiazg. Menu głównej mapa. Gdy nie uczestniczysz w walce, możesz otwierać menu, przeglądać mapę i różnego rodzaju informacje. Użyj, by otworzyć menu główne, naciśnij ten, aby uzyskać dostęp do mapy i sprawdzić cele. Kiedy pojawi się ikona, przesuń w jej kierunku swoją postać, by automatycznie przeskoczyć, przykusnąć lub wykonać inną wymaganą czynność. Nie, naprawdę jest... Chapeau bas! Ja podejrzewam, że osoby z ekipy, czyli M i Robin, jeśli dobrze kojarzę, z ogrodu Balan pewnie tego nie oglądają, ale jeśli będziecie kiedyś oglądać, to wielki szacunek naprawdę za poświęcone. Popatrzcie na to. Są zrobione nawet grafiki tutaj. Najlepszy sok jabłkowy. Biała Banora. Secret Mania, ja już o tym pisałem wcześniej na Twitterze, że patrzcie tutaj. Uchwyć świat jej oczami. Ha, tonik. Perfekcyjna pielęgnacja na skóry głowy. Elegance i... Tutaj niektóre są przetłumaczone, niektóre nie, ale jeśli są nazwy własne, to nie zostały przetłumaczone, prawda? Tutaj woda mineralna, clear icicle. Dobra, idziemy dalej. Przeskakujemy i zbiegają kolejni. Drop the weapon! You got this. Yeah, what he said. Możesz chronić się przed atakami wroga, naciskając RB, by wykonać blok, lub B, by wykonać unik. Teraz jest taka informacja. Trochę grałem w wersję na PlayStation 5. Moim zdaniem uniki są niedopracowane, bo one nie mają tak zwanych klatek nieśmiertelności. I uniki tak naprawdę pozwalają się odejść od przeciwnika, natomiast to nie jest tak, że w tym momencie jesteśmy bezpieczni przed atakiem. Lepiej jest blokować. Zdecydowanie lepiej jest blokować, więc będę musiał się nauczyć odpowiedniego wyczucia czasu i blokowania. Cześć, Radzynku, i witam Martę. Czy ja dobrze widzę? 600 osób. You're coming with us. Surrounded. Jurandzie, witam. Dobra. Użyjmy jakiejś zdolności. Początek jest, wiecie, prosty, nie? Ach, funkcjonariusze SB zostali pokonani. Co cieszy. Własnymi rękami budujemy pokój i zaufanie. Shinra, tam gdzie rozwój spotyka innowacje. Wszystko co robimy, robimy dla No tutaj bym zmienił, jednak polski język wymaga odmiany. Dla Midgardu zrobiłem. Oraz dla ciebie. Jakiego Walking Pada używam, czy polecam? Polecam, używam Walking Pada. Kurczę, muszę to dodać. Boże, jak on się nazywa? Kingsmith, tak? Kingsmith Walking Pad R2 Pro. Użyj Y, by otwierać skrzynki, drzwi lub porozmawiać z ludźmi. Mamy skrzynki. Tutaj, jak widzicie, jest zamiast Y jest znaczek pada PlayStation, a ja korzystam z pada tego, więc teoretycznie powinien odczytywać mnie jako pada Xboxowego, ale odczytuje mnie jako pada PlayStation. O, skrzynka! I od razu mówię, że ja będę grać nie śpiesząc się. Nie będę gnał tutaj, bo sam chcę. Doszedłem w wersji na PlayStation 5 chyba do połowy mniej więcej. Bawiłem się, mówię, doskonale, tylko miałem no, różne przejścia, które sprawiły, że nie mogłem kontynuować rozgrywki. Więc teraz będę grać sobie, ale powolutku, bez pośpiechu, tak? To nie będzie przejście na czas. Jeśli znajdziesz skrzynię z logo firmy Shinra, naciśnij X, by rozbić się swoim mieczem. Mogą one zawierać przydatne przedmioty, tak jak mikstury przywracające punkty zdrowia lub fragmenty mako, które przywracają punkty magii. Kamuku, ale kiedy podejdziesz do skrzynki, pojawia się trójkącik, a nie Y. Będzie symulator centralnego portu komunikacyjnego? Ja mam nadzieję, że centralny port komunikacyjny powstanie. To jest, wydaje mi się, coś absolutnie ponad podziałami.
Otrzymuję jeden medal Mugla. Tutaj chyba jeszcze było, właśnie tutaj są skrzyneczki. Odzyskuję PM. Popatrzcie, nawet to jest przetłumaczone. Czat. So what's Soldier Boy's deal? O, Cubie, to nie wiedziałem. Dziękuję. He's got balls, this, what was his name again? Cloud. Cloud Strife. Right. And he isn't a soldier anymore. You better see still, a PlayStation. He's a professional. Unlike the rest of us. I'm glad to have him. This is a one-time gig. When it's done, we're done. Muad'Dib, oczywiście czytałem malazańską księgę poległych. 8 na 10. Czytałem tomy 1-4 bodajże. Steve Erickson, polecam. Ale wolę naszego rodaka Roberta Wagnera i opowieści z mekańskiego pogranicza. Wszystko, co robimy, robimy dla Midgardu. Come on, nobody do something this crazy just for money. They may not think you're a true believer, but you know what I think? Not interested. What? PW88, nie mrugam, gdyż to jest znakomita gra. Which? Nie przetłumaczyli go na clean. Popatrzcie, jakby pasował. Clean! Do mnie clean. You better be worth the money, Merc. Every last gill. Jak się nazywał ten z drużyny A? Mr. T, tak? On po prostu jest Mr. T. Jest bardziej Mr. T niż prawdziwy Mr. T. O! Jest tyle mrugnięć okiem dla osób, które grały w jedynkę. Możesz nacisnąć R, by namierzyć, zablokować się na określonym celu. Czyli tak jak we wszystkich ostatnio wydawanych grach. Nie, wydaje mi się, że to się zaczęło od Demon's Souls w ogóle. Naciśnij ponownie R, by przestać śledzić cel. Gdy cel jest śledzony, możesz użyć R lub kursorów, by przełączać między wieloma celami. To będą pieski, nie? Właśnie. Yes, you're first. Here we go. Użyjmy sobie zdolności, użyjmy Bravera na... Się obronię! Muszę go... O, złamać! Looks like you're next. Nothing to it. Ja ogólnie polecam w zasadzie wszystkie w finale. Mój ulubiony to 12. Lubię też odsądzaną od czci i wiary 13. Gniazdkę prawie wymaksowałem, brakuje mi jednej rzeczy do zdobycia platyny w tej grze, chyba jednego przedmiotu. Pizza Barretta. Tu jest maszyna. Zyskujesz punkty magii, ja na razie mało z nich korzystam. Dobra, idziemy na windę. A, jest, jednak Y się pojawia. Pojawia się i trójkącik, i Y. Walking Pad R2 Pro. No i szóstka jest znakomita. Że szóstka raczej się nie doczeka żadnej nowej wersji, gdyż jeden z producentów przez Square Enix powiedział, że gdyby chcieli zrobić to na poziomie siódemki, to potrzebowaliby na to 20 lat. Oczywiście przesada. Nie potrzebowaliby lat 20, tylko 40. A tak na serio to... To jest olbrzymia gra szóstka. Biggs. Miałem w klasie kolegę, który wyglądał jak Biggs, dokładnie. Job to job. Dobra, chyba będę musiał... troszkę jasność zwiększyć. Dobra. Złamanie. Nie dałbym tego złamania, tylko jak, bo to jest stagę po angielsku. Tylko pewnie dałbym
dałoby pewnie przytłoczenie. Przytłoczenie jest lepsze niż zombie. Let's go. Bo my tak naprawdę przytłaczamy przeciwnika. Robin B, witam serdecznie. Wiecie co, ja troszkę rozjaśnię obraz. Dajcie znać, czy u was nie jest za ciemno, bo ja mam wrażenie, że niektóre sekwencje, jak tutaj, są trochę zbyt ciemne. Okej. Okay. W menu głównym możesz przeglądać swój ekwipunek i same rozgrywki. 10, 9, 12, 7, 15. Tak, rozjaśnię troszkę. System. Opcje. Ustawienia graficzne. Jasność, proszę, jasność. Damy na 5, co tam? Stać nas! Pikmicie, witam. Ohydny czerwony pirat, witam serdecznie. Nacisk, wydaje mi się, że przytłoczenie byłoby... Tylko, że przytłoczenie jest znowu długim słowem, prawda? Takim... Po angielsku stagę to jest... Ile? To jest 7 liter. A przytłoczenie ma z 11. Miksturki tutaj nie ma. O ja! Chłopaki! A tu jeszcze... Pod naciskiem. Jesteście pod moim naciskiem. Was never in doubt. Puger, witam. Otrzymuję dwie mikstury. I nikniemy dalej. Ale jak sobie przypomnę, jak to wyglądało, jak to jest teraz. Ciekawi mnie bardzo 7 Rebirth, czyli odrodzenie. Natomiast, jak pewnie już wiecie, nie będzie można przenosić danych zapisanych, czyli podpakowanej drużyny nie przeniesiecie. No ale cóż, bywa. Nedandzie widziałem fragmenty lokalizacji persony. Są babole. I'll secure our escape route, okay? You go on and catch up with the others. Dałoby radę zmniejszyć głośność ogólną gry, Desmondzie. Dałoby, bo ja dawałem na czuja głośność. Teraz jest tak jak zwykle. U mnie na transmisjach powinno być lepiej. Cześć, Zero Shutdown. Pawle, nic na ten temat nie wiem, ale sądzę, że nie. Bo gdyby była po polsku, to już by się chwalili tym. Ale jutro wychodzi demo ponoć, więc będzie można sprawdzić, czy to demo jest w naszym pięknym języku. Ja bym bardzo chciał. Bo jeśli nie, bo zamierzam transmitować całego Rebirth. Będziemy w marcu grać w Rebirth. So how do we get to the bridge above Mako storage? Ain't holding out on me, are you? Stamp scared to bite the hand that fed him? Or is he a loyal little doggy? Have it your way, Mutt. We can do this with you, or we can do this without you. Different reactor, different layout. Depends when it was built. Never seen one like this, but I'll manage. Moim zdaniem głos Clouda jest dobrany wręcz perfekcyjnie. Jest doskonały. Don't you worry. Biggs will have the door open soon. Don't you worry. Biggs will have the door open soon. Drogi Biggsie, czy otworzysz drzwi soon? In 3, 2. Damn, I'm good. Who's there? Taumaturga bardzo będę chciał, jeśli nie całości transmitować, to na pewno pokazać. Bo Cudotwórca to jest gra, która bardzo mnie pociąga. O. Kapitalny jest. Przełączanie trybu. Każda postać posiada unikatową zdolność, którą możesz aktywować za pomocą Y. Dzięki zdolności zmiany trybu Clouda możesz przełączać się... O.
pad się rozłączył na chwilę. Możesz przełączać się między jego zrównoważonym trybem szturmowym, a zorientowanym na atak trybem bezwzględnym. Naciśnij Y, aby go wypróbować. Tryb bezwzględny. Tryb bezwzględny. W trybie bezwzględnym Cloud porusza się wolniej, lecz wyprowadza potężniejszy atak niż zwykle. Ponadto Cloud wyprowadza kontratak za każdym razem, gdy broni się przed atakiem wręcz przeciwnika, czyli kiedy dobrze sparuje. Nie jestem mistrzem parowania, muszę przyznać. W tym trybie nie można jednak bronić się przed atakami dystansowymi ani zaklęciami. Unikając takich ataków, powrócisz do trybu szturmowego. No dobra. Będziemy... Chodźcie, chłopaki! Funkcjonariuszu bezpieczeństwa A! Uderzam w ciebie śmiałkiem! Któryś jeszcze jest? Wszyscy zabici. Szybko. FF-16 sprzedał się bardzo słabo? Winterze? Naprawdę? Ale w Polsce się sprzedał słabo. Rynek polski nie powinien mieć wpływu tutaj. Lesender, tak, to jest ta gra. To są ludzie z tego, Greenpeace'u, z Greenpeace. Greenpeace, który wynajął sobie jednego z tych, ze złych ludzi i teraz ten zły jest po ich stronie, ale tylko za pieniądze. Aurelio, ja mam Inkwizytora, tylko jeszcze nie grałem. Promilu, obiecałem, że tę grę przejdę, więc raczej mi się nie znudzi. Albo nawet jeśli mi się znudzi, to jak obiecałem, że przejdę, to przejdę. Dla osób, które są zainteresowane, czy Final Fantasy są powiązane. Nie są powiązane, za wyjątkiem paru części, czyli Final Fantasy 10 i Final Fantasy 10 część druga są powiązane. Final Fantasy 13 część druga i Lightning Returns są powiązane. Natomiast Final Fantasy 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nie są powiązane. To jest elementem łączącym, jest kilka ich elementów. Jest występowanie stworków zwanych muglami. Jest występowanie wierzchowców takich kurczakowych. Czyli Chocobo. Jest występowanie waluty, czyli gili. I systemy walki, które ewoluowały przez poszczególne części. Tutaj w tej części mocno się zmienił. W 16 to już w ogóle się zmienił. Natomiast te systemy walki to też były takim elementem wspólnym, ale to był element, który tak naprawdę był wspólny dla większości japońskich RPGów. No i oczywiście muzyka do części 9, nie, do 10 Nobuo Uematsu. I w każdym finalu jest Sid. Tak jest. Jasiu, ja grałem w Personę 3, bo mam Personę 3, tą nie remaster, tylko oryginalną i to jest bardzo dobra gra. Ogólnie Shin Megami jest bardzo dobra. Are you guys close? Wspomnienia. Cloud! Are you ignoring me? Tifa and I. Gustapie, trudno powiedzieć, zależy od gustów. Wydaje mi się, że czatownicy, drodzy, mogą ci parę rzeczy podpowiedzieć. Moim zdaniem ta siódemka odnowiona jest bardzo dobra. Ohydny czerwony piracie, też bym chciał odnowionego Vagranta. Oj, jak ja bym chciał. Bardzo. Janku, jak włączę, tam na mnie czeka 70 zaproszeń. Muszę przejrzeć.
We are currently investigating whether they belong to the same group that made the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Mako. It doesn't rest, and it doesn't care. You do realize what Mako is, don't you? Mako is the lifeblood of our world. The planet bleeds green like you and me bleed red. The hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Answer me! Bardzo agresywny baryton. You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! You really hear that? Damn straight I do! Get help. Say that again! Cloud jest mistrzowski tutaj. I'd worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Save the screaming for later. Our lives are on the line now. You listening, Merc? One false move. And that happens. Well, so much for having Cloud do all the fighting. There are some places a sword just can't reach. Just bear with him for me, would you? Yeah. Znaczy ogólnie tutaj... jak się patrzy na Barretta, to ma się wrażenie, że on jest lekko... lekko szalony. Lekko szalony. Ale tu jest dużo przerysowanych postaci, przerysowanych reakcji, przerysowanych dialogów. Cloud wydaje się być najbardziej rozsądną postacią, najbardziej... najmocniej stąpającą po ziemi. Natomiast Barret to jest... szaleniec, to jest szaleniec absolutny. Barret specjalizuje się w atakach dystansowych, jest wyposażony w broń dystansową, przytrzymanie X wyzwala ciągłą serię automatycznego ognia. Barret może strzelać z bezpiecznych miejsc i dawać obrażenia tym wrogom, których Cloud nie jest w stanie dosiągnąć swoim mieczem. I teraz steruje. Gdy kontrolujesz Barretta, wciśnij Y, by wykonać potężny atak, już to zrobiłem, który dodatkowo wypełnia dużą część jego wskaźnika ATW. Po wykonaniu tego ataku, ponowne jego naładowanie zajmuje sporo czasu, jak widać już było. Można jednak przyspieszyć ten proces poprzez naciskanie Y. Dobra. Zdolności jeszcze nie mam. Ostrzał! Dobra, możesz przełączać się na różne postacie w zależności od sytuacji w walce. Możesz też grać cały czas tą samą postacią i wydawać komendy sojusznikom. Użyj kursorów, by zmieniać postacie. Użyj LT lub RT, by wydawać komendy sojusznikom. Dobra. Zmienię sobie na Clouda. Zdolności Braver. Mareczeku, witam. Alnitaku Auron z dziesiątki był wyśmienitą postacią. Och, jaki dobry. No i później to, co się okazuje z Auronem. Nie będę oczywiście tutaj mówić, bo są osoby, które nie grały w dziesiątkę i mogą nie wiedzieć. Natomiast z postaci żeńskich to Lulu i Riko w dziesiątce. Szczególnie
Kurczę, Riko była fantastyczna. Lulu była taka tajemnicza, enigmatyczna, a Lulu była tak. A Riko była tak sympatyczna, tak miła. Natomiast ta główna bohaterka. Karabanie, do jutra. Nothing like a little danger to get the blood pumping. Hey! Just keep those baby blues of yours on me. Poza walką możesz poruszać się szybciej przytrzymując RB. Tak zrobię. Chcesz mi coś jeszcze powiedzieć, drogi Barecie? Jessie zdecydowanie wydaje się być zafascynowana postacią naszego bohatera. Lubi chmury. El Meshofiko, witam serdecznie. O, tu będzie taka zmiatarka. Jakie gry słów mamy. Zmiatarka może być. Ja miał zmiatacza raczej. That hunk of junk is a heavy weapons platform. If we rush in, we die. Is that right? Need to hit it with magic. That should give us an opening. Musimy tutaj zdecydowanie. Trafianie przeciwników określonymi atakami lub zadawanie dużych obrażeń powoduje chwilowe wytrącenie z równowagi, właśnie. Pod wskaźnikiem pojawia się napis pod naciskiem. Gdy tak się stanie, atakuj przeciwnika zaklęciami i zdolnościami, by szybko wypełnić jego wskaźnik złamania. No właśnie, tego przytłoczenia. Widoczny pod wskaźnikiem życia. Gdy wskaźnik się wypełni, przeciwnik zostanie przytłoczony. Wskaźnik przytłoczenia wypełnia się szybciej, zależnie od używania zdolności magii, tak jak również słabości wroga. Znajdź najskuteczniejszy atak, by szybko wykończyć przeciwnika. Zdolności przeszywają zepchnięcie, zmiatarka! O, już prawie. Dobra, przeciwnicy, którzy zostali przytłoczeni, są bezbronni, otrzymują więcej obrażeń. Używanie unikatowych zdolności na złamanym wrogu szybko zwiększa wskaźnik ATW. Naładuj szybko segmenty twojego wskaźnika ATW, aby wykonać więcej zdolności i rzucić więcej zaklęć. Chyba jeszcze nie mam zaklęć, czy mam już? Czy mam? Mam zaklęcia, mam ogień, proszę bardzo, użyjmy ognia. Zdolności jeszcze Braverem go. Dobra, padła. Soldier first class doesn't go into the 20s. The hell you talking about? I mean your age, not your goddamn rank. Secret Manie, możliwe, że tak było, że rzeczywiście złamanie może być wynikiem ograniczenia liczby znaków. Ale zduszenie właśnie, tak jak Speedy pisze, przyparcie, zduszenie byłyby lepsze niż złamanie. Złamanie tutaj jest akurat... No ale i tak, biorąc pod uwagę... Ile prac tu zostało wykonane, to cały czas szapoba. Lubo, najbardziej cenię dwunastkę, gdzie system walki był oparty na gambitach tak zwanych. Och, cudowny był ten system walki. Natomiast wszystkie mi się podobają, chociaż podejrzewam, że wolałbym jednak turową. Wiecie, ja już stary jestem.
Nie ogarniam, nie mam takiego refleksu jak kiedyś. Chyba, że gram w niebezpiecznego ryśka. To wtedy tak. Skilla, tak, mniej więcej w tym miejscu się kończy. Proszę otworzyć. Co my tam mamy? Pęk puchu Feniksa. Dobra, tu mogę zapisywać stan przecież. Zapomniałem o tym. Tutaj można zapisywać normalnie. Nie trzeba iść do punktu zapisu, tylko po prostu dajmy... Tak. Gul pierwsze 5 godzin w grze? Nie kłócę się, bo na pewno grałeś wcześniej, znaczy nie wcześniej, mniej dawno temu niż ja, ale wydawało mi się, że jednak trochę więcej. Tylko tutaj jest dużo rzeczy dodanych, bardzo dużo rzeczy dodanych jest. Z aktywności pobocznych, zwiedzanie tego... miasta pod talerzem. Już nawet ta sekwencja w oryginale to już dawno by się skończyła. W sensie reaktor, prawda? Reaktor to jest pierwsze 5 minut w zasadzie. Dobra. Vanitasie, czy polecam 15? To jest dziwna gra. Nie to, że zła, jest dziwna. Moim zdaniem jest poszatkowana strasznie w pewnym momencie, jeśli chodzi o fabułę. Ja robiłem sobie notatki z fabuły i chyba po 6 rozdziale zaczynają się jakieś... Tak jakby zostało coś wycięte. I zastanawiasz się, ale o co chodzi? Ja bym polecił chyba bardziej klasyczne. Jeszcze jak nie zostało, wszystko odbite. All done. Cocky little bastard, ain't you? Dobra, butelka eteru. Eter służy do odnawiania punktów magii. I schodzimy na dół. Szymonie, no, wydaje mi się, że zostanie cała historia pokazana w tych trzech, znaczy w trzecim planowanym, odnowionym, w trzeciej planowanej odnowionej części będzie już chyba całość, ale czy dokładnie to, co w podstawowej grze? Wydaje mi się, że to jest raczej wariacja opowieści na temat części siódmej, bo już zaraz po rozwaleniu reaktora, do którego, jak się domyślacie, dojdzie za momencik, okaże się, że fabuła toczy się inaczej niż w wersji oryginalnej. Dobra. Tu. All right, let's see if little Stamp really can bite the hand that feeds. Go on, do the honors. Prove to me you're the man Tifa says you are. Ten czy ten Stamp powinien być przetłumaczony na Azor. I'm just here for the paycheck. Bo Burek, coś takiego, imię psa. Then do the damn job! What's wrong? Czy nie on?
I'm fine. What about the timer? Your call, Merc. 20 minut. W oryginalnie to jest znacznie krótszy czas. Pretty cocky, ain't you? Dawaj, dawaj, idziemy. A teraz będzie, no właśnie. La boss. La boss. Heads up. What in the hell? Hey, how the hell do we fight this thing? It's got reinforced armor plated, but the internals can be overloaded. Lightning magic. No other option, huh? Pamiętaj, aby używać mikstur i zaklęć leczących, by odnawiać pyzy, ponieważ gra się skończy. Niemożliwe, gdy pyzy wszystkich członków drużyny osiągnie zero. No, najwyżej. Najwyżej, mamy stan zapisany. Dobra, momencik. Komendy, przedmioty, mikstura. Zaklęcia. Nie mam niestety zaklęcia pioruna, ale zdecydowanie ma te zaklęcie. Poczekajcie, ja przełączę sobie na niego, bo on jest. Piorun, podleć. Piorun. Kiedy wróg ma zamiar użyć ataku, przed którym nie można się obronić, pojawi się symbol zakazu wjazdu. Gdy ten znak pojawi się obok nazwy zdolności przeciwnika, spróbuj uniknąć ataku w inny sposób. Zaklęcia, piorun! O, już oberwałem. Baret, broń się, przedmioty. It's my time to shine. Or go down in flames. No, someone's on that. Dobra, to użyję w takim razie przedmioty, mikstura, baret. Don't overdo it. Nie zmniejszone obrażenia. Frontal assault, no good. No trzeba. Generator pola. Oj. Oj. Szok. Puch Feniksa. Nie sądziłem, że do tego dojdzie. Słaby, strzelaj w słaby punkt. It wouldn't be much of a weapon if it went down easy. Bocianie, witam serdecznie. Szybko zmieniał na inną. Dobra, zmieniam postać na inną. Generator pola, dobra. Jeszcze raz przedmiot. Puch Feniksa. Why you gotta pick on me? If we don't change it up soon, this thing's gonna kill us both. Less talking, more shooting. How about less lip from you? Huh? Suck on me! Damn it! Go
Przedmioty proszę użyj, baret. Przełączamy na... No i znowu mi dziad uciekł. No to się wylecz, wylecz się. MRX, witam serdecznie. Aż akurat w tym momencie mnie. Heal up. Słaby punkt. No właśnie atakuje od tyłu. Dobra, jeszcze raz użyję zaklęcia, teraz ognia. Heal up and regroup. All good. Baret, użyj. Czekajcie, ja mogę mu kazać coś zrobić chyba. Zaklęcia. Piorun. Użyj pioruna. Focus and find a way. That didn't work either. Otrzymywanie obrażeń i złamanie przeciwników wypełnia twój wskaźnik limitu. Gdy wskaźnik jest pełny, możesz skorzystać z limitów oraz czy niezwykle potężnych ataków. Tak zwany limit break, przełamanie limitu w zasadzie. Limit! Dawaj limit, krzyżowe cięcie! Dobra, czy no, nie mogę się lecieć jeszcze? Końcu będzie pod naciskiem? Przedmioty, mikstura, użyj. Ryszardzie, witam. Przepraszam, że tak mało teraz na czat zerkam, ale walka jest bardzo... zajmująca. Chyba dostanę z lasera. Jest... Bardzo ładnie pokazane jest to, jak to było w oryginale. Też trzeba było przez chwilę nie atakować. Piorun! Dobra, Cloud, proszę użyj zaklęcia. Dobrze nie mówi. Trzeba zapamiętać sekwencję ataków. Coś mi nie idzie, to zapamiętywanie. Dobra. Baret, używaj tego zaklęcia. Dobra, laser zagona, trzeba chować się! Chować się! Strike now, before it fires again. Brace yourself. Muszę uniknąć. Need to do something about these wounds. Pushing it. Muszę coś zrobić. Oj! Lecz się! Lecz się! Przełączyłem się na bareta niechcący. Ale dobrze, bo wtedy.
bo on skoczył też na Barretta wtedy. Tym ogniem to praktycznie nic mu nie zadaje. Chowaj się, Barrett! No już blisko, już blisko! Jest pod naciskiem! Zaklęcia! Oj. I uciekł. Ale to jest tak filmowo, tak widowiskowo zrobione. Naprawił się! Przedmioty, lecz się! Zaklęcie, piorun! No już, 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 już! Zaklęcie, piorun! Jest! Uff! Uff! Nie jest tak łatwo, jak myślałem! Na PlayStation chyba było łatwiej, albo ja już jestem skostniały bardzo. Huch! Cześć, Houdiniusie. Dobra, dopiero teraz mija 20 minut, więc luz. Muszę wyłączyć tego Nightbota, bo jest... You hear that? Damn thing showed you how it's done. Come on, we've gotta move. Dobra, udało się. Gdzie jest muzyczka? Biegusiem, biegusiem! Arturze, witam. Gałko! 6 punktów dość. To bym zmienił po prostu na 6 PD i byłoby prościej. I jestem przekonany, że dałoby się tak zrobić, no ale... Tu Sivano, witam! Co tak późno dzisiaj? O, Jesse, nie uciekaj! Czas się zatrzymuje, kiedy rozmawiają. Są wtedy w bąblu czasowym. To dobrze. Powinni cały czas rozmawiać. Jakby cały czas rozmawiali, to wtedy czas by w ogóle nie płynął. Bardzo mnie ciekawi, jak ten miecz ma zrobiony środek ciężkości. Widziałem kiedyś, ktoś przygotował replikę takiego miecza, no i trudno się ją by władało, trzeba by mieć super silne przedramiona. Dwie mikstury, bardzo dobrze, bo zużyłem tych mikstur dużo. Z drugiej strony widzimy Barretta.
Jesse z Barrettem już jest. Ha! Monogałki! Jesse, uciekła, my zostajemy z Barrettem. Dobra, teraz mogę użyć zdolności, a może być Braver. Śmiałek to chyba jest moja ulubiona zdolność. Muszę sobie później poczytać, bo jest dokładny oczywiście opis działania tych zdolności. Tylko jeszcze, poczekaj, Barrett, łobuzie. Barrett, lecz przyjaciela swojego, Clouda. No. Desmondzie, nie ma szans, żeby to tłumaczenie hobbystycznie mogło się pojawić na PlayStation 5. Po prostu nie ma takich możliwości technicznych. Dobra, teraz mogę Braverem go... Jeszcze raz Braver. Musimy go podnacisnąć. Musimy go przytłoczyć. Dobra, Braver znowu. Jeszcze raz Braver. Dobra, i teraz możemy po złamaniu wroga możemy mu nawalać trybem bezwzględnym nawet. Ha! Zmiatacz. Ja bym go nazwał zmiataczem niż zmiatarką, no ale dobra. Cześć, lichy scyżu. O, tutaj są jakieś dobra. Skrzynka! Jak ją przegapiłem poprzednio. Ekspanderze bardzo wątpię, żeby dało się w jakiś łatwy sposób, nawet w trudny sposób to zrobić. Te puncze, które odblokowują FPS-y, działają na innej zasadzie jednak niż modyfikujące zawartość gry pod względem na przykład dodawania grafik. O, monogałki! Nawet nie wiecie, jak się cieszę, gdy mogę was pokonać monogałki. Dobra. Mknijmy przed się. Hipisie, dobry wieczór. Jest chyba rekord, jeśli chodzi o widzów na Twitchu, bo 173 osoby na Twitchu. Takie rzeczy się nie zdarzają. Ale jest też więcej obserwatorów coraz. Już jest ponad 6 tysięcy osób obserwujących na Twitchu. Dziękuję wszystkim. I każdemu z osobna tradycyjnie. O! Szturmowcy! O! Moi ulubieńcy! Oni są takimi szpionami. Przeszywające pchnięcie w szturmowcach. Ha! Chłopie! Moje przeszywające pchnięcie. No. Kurczę, muszę się nauczyć blokować. W tej grze jednak trzeba umieć blokować, a ja nie umiem. Dobra. Został złomasem. Muszę później poczytać, jak najlepiej nauczyć się blokowania. Dobra, idziemy turędy. Tędy. Pawle, dzień dobry. Pawle, wiem, że ty bardzo czekałeś na Half-Life'a i przepraszam, że dzisiaj tego Half-Life'a nie ma, no ale niestety są problemy techniczne z Provolverem. Ile tych szturmowców, chłopaki?
Nie mogę jeszcze przedmiotu użyć? Dobra, teraz mogę przedmiot. Użyj mikstury. I poproszę Barretta o użycie pioruna. Tak, pioruny na nich dobrze działają. Jeszcze sobie użyję przedmiotu. Przed atakiem wroga szybko przełączasz się na tryb bezwzględny, by prowadzić kontrę. Okej. Okay. Czekaj, na razie się przełączę na tego. Danielu, witam. Piotrze, no grałem w oryginał, tak, oczywiście. Jakie 3 sekundy, nie? Było 15 minut. 15 minut było. No. No i tutaj jest... W oryginale nie było tej sceny w ogóle, w której oni sami z iPhone'a wysadzają ten reaktor. Tylko... A reaktor wybuchł w wyniku działania bomby, a nie w wyniku wewnętrznego sabotażu. Okrutniku, spróbuję skorzystać z twoich rad, ale jak masz 300 godzin, to pewnie będziesz zirytowany czasami moją niedołężnością w tym względzie. Więc, ale dziękuję z góry za dobre rady. Tylko bez... do połowy to możesz spoilować fabularnie, chociaż lepiej nie, bo są osoby, które nie oglądały. Ale ten, rady techniczne chętnie przyjmuję. Fletchu, nie wiem, w najbliższym czasie nie. Nie irytuj się, okrutniku, nie ma czym. Oj, Jessie padła znowu. Podnieś. If I couldn't, believe me, you'd be the first to know. I'll take that as a yes. Kumuro! Kumulusie! Okay, that was pretty cool. All right, come on. Chmurek, żwirek i muchomorek. To była ładna bajka. Osiągnięcie. One time gig. Complete chapter one. Midgar. O, nie zdążyłem przeczytać. Wada szybkiego dysku. Looks like we made it. And with nothing but a few scratches to show. Cześć, niedzielny artysto. Think you might have overdone it? I followed the instructions to the letter. Maybe it triggered a reaction with the Mako? Well, let's hope the city still... Gryfilioni, witam. But the plan is what matters, right? I mean, this must have helped some. After all that, it had better have. Anyway, let's get going. We in Sector 8? That'd be just down there. All right then, lead the way. Teraz po tej sekcji akcji będzie zdecydowanie spokojniej. Jak powiem... Watch out for live wires, they're everywhere. Kable będą naszym największym zagrożeniem. Będzie sentymentalnie, nostalgicznie, wspomnieniowo. Tak, niedzielny artysto, grałem. Jestem aż tak stary. Tak, Gryfilionie, skończyłem w 99 roku, czyli 25 lat temu.
Najlepiej pamiętam chyba Ford Condor. Pamiętam też ten samon rycerza okrągłego stołu. Pamiętam śmierć. Ale od tej pory kilka razy podchodziłem i zawsze z uwagi na rozległość gry odpadałem, więc... To nie jest moja pierwsza gra w remake. Ja w remake'u doszedłem na PlayStation 5 do połowy i wydawało mi się, że grałem na PlayStation 5, to szło mi znacznie sprawniej. Tutaj się naprawdę biedziłem z bossem pierwszym, którego powinienem pyknąć od tak. O, i teraz jak popatrzycie sobie na mapkę, to wyobraźcie sobie, że gramy Final Fantasy 13, bo tam wszystkie mapy tak wyglądały. Korytarz czasami z odejściem w bok, ale bardzo lubię Final Fantasy 13. Jakoś tak, mam sentyment. MRX, no tak, już powtarzałem. Tylko grałem w niego na PC-cie, ja nie miałem wtedy PlayStation 1, czyli grałem w tą wersję PC-tową, która działała jeszcze pod moim Voodoo Rushem nawet, miałem piękną grafikę, nie taką jak na PlayStation. MRX-ie, masz ponad 40 lat, no to nadal jesteś młodszy ode mnie. Tak mnie mam. El Mishofiko, bardzo podoba mi się w Czerwonym Synu postać Batmana. Naprawdę. Natomiast widać, że rzeczywiście jest przedstawiona przez osoby, które nie miały nigdy nic... Nigdy nie żyły w kraju komunistycznym. Panie Zbyszku, Voodoo Rush to nie było bogactwo. Voodoo Rush to właśnie była bieda. Voodoo Rush to była ta tańsza wersja. To my. Szubarku, dobrej nocy. A później miałem Voodoo 2, a później miałem Rive 128. Merc's right. It ain't pretty, but we can't stop now. This was just the first reactor, and the planet won't be safe till we get the rest. Król Osuarów, tak. We always knew this was Uncle Ben's. Zaraz dygresyjka będzie na temat. Y'all gotta look at the bigger picture here. Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice. Though you may not be crying out, I know you're in pain, just like the planet. But it's okay, cause I'm here for you, to help take the load off your shoulders. Nie no, wydarzenia w przeszłości Beretta sprawiły, że jest po prostu szalony. Jest szalony, absolutnie. Yes, your fears. Whatever your problem, I got you. No i teoria żywej ziemi, Gai, tak? What's our next move, boss? That's easy enough. We get our asses home. Rive to pierwowzory GeForce'ów. I teraz tak, króciutka dygresyjka na temat tej informacji odnośnie sprzedaży gier Xboxowych na PlayStation. Wydaje mi się wpasowywać to w politykę Xboxa, który najchętniej by wepchnął Game Passa na wszystkie możliwe platformy, na Switcha, na PlayStation. I niestety, moim zdaniem, mogę się mylić, ale moim zdaniem sprawia to, że marka Xbox się rozmyje i będzie taki Netflix w zasadzie, i który jest oczywiście silną platformą do strumieniowania, ale ostatecznie wydaje mi się,
że Xbox przestanie być, znaczy Microsoft przestanie produkować konsole jako takie, a skupi się raczej na tworzeniu gier i pójdzie tropem Segi, która też poddała się w walce o sprzętowej i uznała wyższość Sony po porażce Dreamcasta. Wszyscy mówili, że Xbox to jest taka kolejna Sega. Ja w ogóle myślałem, że to byłaby świetna możliwość marketingowa dla Microsoftu wejść do Japonii, wykupując sobie prawa do loga Segi. Przecież Microsoft z Segą współpracowali od bardzo dawna, więc to by się nawet wpisywało w taki obraz. No niestety tak się nie stało. I wydaje mi się, że to jest takie trochę przyznanie się do porażki przez Microsoft. Wydaje mi się też, że Phil Spencer będzie to obracał w zupełnie inną stronę. Będzie twierdził, że ich zadaniem jest dostarczanie najlepszych wrażeń growych jak najszerszej grupie odbiorców itd., itd. Ale ostatecznie sądzę, że będziemy mieć dwie główne platformy, czyli będziemy mieć jakąś konsolę od Nintendo, jakąś konsolę od Sony, a Microsoft z Xboxem odejdą niestety w cień, bo dostaje Xbox, co mnie bardzo smuci, bo Xbox 360 to była jedna z moich absolutnie ulubionych konsol, chyba nawet ulubiona. Uwielbiałem tę konsolę. I jednak dostaje w ciry. No, dostaje w ciry i wydaje mi się, że to spowodowało też tę decyzję. Albo mają takie podejście, że rzeczywiście nie zależy im na sprzęcie, a zależy im na usłudze jako takiej. Bo przecież dostarczają swoje gry też na peceta. Jest Xbox Game Cloud. Sądzę, że Xbox Game Cloud wyjdzie niedługo z bety i będzie konkurował z GeForce'em Now. I gry będą dostępne jako subskrypcje, co zresztą już sugerował pan z Ubisoftu, co mnie bardzo smuci ogólnie, bo ja lubię, jako osoba wychowana w komunie, gdzie nic nie było, to lubię posiadać, lubię mieć rzeczy i nie lubię być jedynie osobą wypożyczającą. Ale cóż, zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że się mylę. Powiedz, że PS, no dla mnie teraz PlayStation, które stoi tu obok, częściej gram teraz na PlayStation. Natomiast w epoce Xboxa 360 i PlayStation 3, Xbox 360 zjadał PlayStation 3 tak bez popitki. Był znacznie lepszą konsolą, znacznie lepszą. Dobra, wracamy. Matixie, nie wiem. Ja nie wiem, jaka była polityka Phila Spencera, no. Miałem nadzieję, że dostaniemy super mocne konsole z super świetnymi grami, ale się myliłem, no i tyle. Adamie, dzięki serdecznie za dobre słowo. Czy będą sesje RPG? Raczej nie. Inaczej, nie w najbliższym czasie, nie mówię, że zupełnie nie. Natomiast ja będę chciał wam pokazać parę gier planszowych na żywo, gier planszowych solo. I gry takie są naprawdę świetną rozrywką. Ostatnio grałem Final Girl i jest doskonałe. Cześć, Klinie. Na razie. Spadaj. Dostajemy sami. Dostań się do stacji kolejowej. Patrz, jak to miasto wygląda. I będą zaraz wizje i cienie będą różne. Materia. Teraz będziemy awansować. Pawle, tak, jest polskie tłumaczenie. Pierwszy sezon jest cały po polsku. Ale to nie w tym tygodniu, to najwcześniej przyszłym. Words to live by. Yeah, well, thanks. Grosicki. Nie mam pojęcia. Tak naprawdę. My możemy tylko się domyślać, nie? Odblokowano opcję materii i wyposażenie. Wydaje mi się, że Phil Spencer ma mocną pozycję, ale z drugiej strony możliwe, że jest tylko taką twarzą i jako że jest lubiany przez społeczność graczy, lub był lubiany bardziej, teraz już pewnie po tych zwolnieniach jest traktowany też jako człowiek korpo, to możliwe, że
ze powodu swojego wizerunku równego chłopa jest takim, jest bardziej rzecznikiem prasowym. Możliwe. Natomiast ja sądzę, że on jednak ma dużo do gadania. Ma dużo do gadania i jest takim spiritus movens Xboxowym. I Xbox pójdzie w tym kierunku, w którym on zdecyduje. Na przykład on nie lubi VR-u. Znaczy inaczej, może nie tyle, że nie lubi, nie uważa, że na razie VR jest odpowiednio rozwinięty, no to Microsoft nie ma VR-u, chociaż spokojnie mógłby mieć. Więc trzeba wejść w jego myśli i je zacząć jakoś trząść tymi myślami. Rozpocznij tutorial. Solo tytułów planszowych Ostium, Zew, Przygody, Sword and Sorcery, nie wiem czy... Chociaż może jak go sformułuję, poczekajcie, bo mam do oddania grę bardzo fajną, Midnight Suns. Gram bardzo fajna Midnight Suns od z Firaxis, czyli Marvel w klimatach X-Comu. Tylko muszę sformułować pytanie odpowiednio. Jak... Czy, żeby to nie było za proste. Jak się nazywa brytyjski aktor? Nie, dobra, to za proste będzie. Wszyscy znajdą to w tym, w Wikipedii. To będzie za proste. Wymyśla jakieś trudne zadanie i będzie Midnight Suns do wygrania jeszcze dzisiaj. Dobra, rozpocznij tutorial, oczywiście. Możesz włożyć materię z gniazda, broni i zbroi za pomocą opcji materii i posterzenia. Naciśnij, proszę bardzo. Naciśnij Y, aby umieścić materię, proszę. Gniazda w górnym rzędzie są gniazdami twojej broni, a w dolnym zbroi. Wybierz puste gniazda na materię i naciśnij. O, proszę bardzo. Leczenie. Jej! Materia jest teraz ustawiona. Materia umieszczona w twoim ekwipunku pozwala na używanie nowych zaklęć i zdolności, a także zwiększa twoje statystyki. DSL MWR, witam serdecznie. Znajdź kombinację, która najlepiej pasuje do twojej strategii walki. Na tym zakończymy ten tutorial. Midnight Suns to jest bardzo dobra gra taktyczna od twórców X-Coma w świecie Marvela. Dobra. I od tej pory będę mógł się leczyć. Cthulhu, prawie tak, prawie zgadłeś. Natomiast ja nie zadałem pytania, więc... Dobra, pytanie. Z jakim angielskim aktorem można skojarzyć nazwę tego miecza? I uwaga, i czekam na odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź. Z jakim angielskim aktorem można skojarzyć nazwę tego miecza? Imię i nazwisko, proszę. I to jest podchwytliwe pytanie. To jest podchwytliwe pytanie. Pierwsza osoba, która odpowie, na nie dostanie kod na Midnight Suns. Angielskim aktorem. Sean Bean jest Irolem. Przepraszam, Irlandczykiem. Tak mi się wydaje. Jest znakomitym aktorem. Ale to jest podchwytliwe pytanie. Z naciskiem na podchwytliwe. I miecz, tego miecza, który widzicie, tu jest miecz. Buster Keaton był Amerykaninem. I z jakim angielskim żyjącym aktorem, Buster Keaton nie żyje od lat 80, możemy skojarzyć to. Ten miecz. Myślałem, że proste będzie, ale widzę, że nie. Nie. Uwaga, podchwytliwe na słowie aktor. Bo to jest nie tylko aktor. O, nie tylko aktor. To jest nie tylko aktor, jest bardzo znaną postacią. Lub był w latach 80. Wszędzie był. Czekam. Patrzę. Nikt nie odpowiedział. A. Charlie Hunnam jest świetnym aktorem, ale to nie on. Uwaga, to skojarzyć. Ja nie mówię, że tak się nazywa. Trzeba skojarzyć... No. Brawo! Nowakom, brawo!
Nowakom jako pierwszy. Odpowiedział jako jedyny. Phil Collins, moi drodzy, Phil Collins. Nowakomie, gratulacje, napisz do mnie na ryslaw@me.com albo odezwij się na Discordzie. Dostaniesz kod na grę Midnight Suns. Gratuluję ci serdecznie. Teraz tłumaczę dlaczego. Phil Collins, oprócz tego, że jest znakomitym perkusistą, znakomitym wokalistą, jest także aktorem i grał główną rolę w filmie Buster w 1988 roku. Tak się nazywała jego postać. Phil Collins pierwszy wynik w Google nawet. Widzicie, no to... Dobra, idziemy. Marcin Haczek zgadł przed tą... Nie wiem, u mnie na czacie to się... W ogóle Marcina nie widziałem. Oczywiście, panie Zbyszku, u mnie tylko takie są niszowe pytania. U mnie nie ma najczęściej prostych pytań takich. Więc nie ma nic super łatwego. No patrzę na ciebie. Idziemy po schodach. Porozmawiajmy. Pan Poppy, dziękuję serdecznie za 12 miesięcy wsparcia. Marcin był szybszy. Dobrze, dziękuję w takim razie za fair play zachowanie. I Marcinie, dziękuję za twoją odpowiedź i napisz do mnie w takim razie na ryslaw@me.com albo na Discordzie. Można się było domyślić, że coś powiązanego z Genesis. No właśnie, tak. U mnie, jako że jestem fanem totalnym grupy Genesis, to u mnie mogą być pytania związane z Genesis często. Piotrkusie, trudno wymyślić takie pytanie szybko, natomiast da się wymyślić takie pytanie. Na przykład, Piotrkusie, co łączy... Kurczę, jak ktoś na to odpowie... Muszę jakąś fajną nagrodę wymyślić. Muszę się rozejrzeć tutaj. Czy mam coś takiego, co mogę sprezentować? Ale przykładowe pytanie, na które na 100% nie znajdziecie w Google odpowiedzi. Co łączy twórczość Tadeusza Baranowskiego z komiksem Valerian? Nikt nie znajdzie na to odpowiedzi. Nikt. Bartoszu, tak, bo już o tym mówiłem o tym. Łukaszu, witam. No i spadł. Nie wysilajcie, bo nie znacie odpowiedzi. Raczej, no, jeśli ktoś zna odpowiedź, to będę, byłbym w absolutnym szoku. Mad God? Wyjątkowo nie. Nie. Chociaż ciekawi mnie twój tok rozumowania, skąd to się wziął. Nie, to jest konkretna rzecz bardzo. Nie tam dbałość o detale. Taka konkretna rzecz. Kiedyś zrobiłem konkurs w jakimś moim starym materiale, kiedy jeszcze było tam 1000 widzów albo i mniej. I nikt nie odpowiedział. Fajna nagroda była. Właśnie, skoro mówię jeszcze o liczbie subskrybentów, to teraz mam prośbę do was, ale nie dotyczącą mojego kanału, bo dziękuję serdecznie za wsparcie, a dotyczącą zaprzyjaźnionego kanału GameMusic.pl.
organizatorzy Game Music Festival. O, wspomnienia się włączyły. No, to za momencik. Teraz taka scena, że... To z widy, przecież on nie żyje. A jednak... Nie ma go przecież, to są tylko twoje wspomnienia. Wizje. Jak nikt nie odpowie, to poznacie odpowiedź, tak, tak. Andrzej nic nie wrzuca na YouTube'a, bo powiedział, że nie ma koncepcji. Ale będzie chciał coś robić pewnie. Krzysztofie, bardzo pozytywna jakość. Oczywiście są rzeczy, o których mówię, żebym zmienił albo inaczej zrobił, natomiast ogólnie jest no wielki, wielki szacunek dla ogrodu Balamp za to, że chciało im się i zrobili tekstury nawet, nie? To jest... Pewnie nie będą tego oglądać, ale jeśli oglądacie, to ja dziękuję w imieniu mnóstwa widzów i odbiorców, że wam się chciało. Więc i zachęcam, jeśli komuś się podoba działalność ekipy ogrodu, żeby ich wesprzeć też finansowo. W opisie dałem odnośnik do ich strony i tam jest ich PayPal i Buy Coffee, można im postawić kawę i tak dalej. Pixelu, witam. Chat GPT na pewno nie wie. No nie, to jest... Powiem wam tak. To jest coś, co jak... Rozmawiałem z pewnym znawcą komiksu i francuskiego komiksu, on powiedział, że dopiero jak mu wskazałem ten konkretny motyw, bo to jest chodzi o motyw, to powiedział, rzeczywiście. Więc trzeba siedzieć mocno w komiksie i trzeba być turbofanem Tadeusza Baranowskiego i Waleriana. So many things will be lost. Your hometown burns so bright. The sound of her voice pleading for me to spare you. The shiver of her flesh yielding to cold steel. That which binds us together would be no more, and I would be loath to live in such a world. Which is why I must ask you this one favor. Bardzo dobry głos ma Sephiroth. It's a simple thing. W ogóle głosy są... Run, Cloud. Dobrane. Run away. You have to leave. Absolutnie mistrzowsko. You bastard! Ale tam nie ma Sephirotha. Very good. Hold on to that hatred. Kuboksik! Brawo, Kuboksiku! Tak! Nie zauważyłem wcześniej. Statek Valeriana teleportuje się tak samo jak czarodziej na smoku Diplodoku. Dokładnie tak. Jest! Jest, mamy tutaj. Nie wiem, czy jesteś fanem, ale musisz być fanem, skoro takie rzeczy zauważyłeś. Gratulacje. Gratulacje, Kuboksiku. Kurczę, muszę ci jakąś... dam ci listę gier, wybierzesz sobie. Tylko napisz do mnie na Discordzie. Dam ci z 10 gier do wyboru, jedną sobie wybierzesz. Gratulacje, no wow. Cóż za wspaniała społeczność, skoro takie rzeczy... Jestem pod wrażeniem.
Dobra. Teraz czy tutaj... Jestem psychofanem. No ja też jestem psychofanem, więc... Więc... No super, super. Tylko nie zapomnij do mnie napisać, dobrze? Ja muszę to jakoś wynagrodzić. Watch a smooth criminal. Teraz powinna muzyka z The Smooth Criminal rozbrzmiewać, ten pan w kapeluszu. Interesujące. Tak. Tutaj Peaky Blinders widzimy. Strongest La Paz to jest moje ulubione. FF12 to moje ulubione FF, więc powiem tak. Zwłaszcza, że wyszła wersja taka podkręcona, nazywająca się Zodiac Age. Więc jak najbardziej. Kiedyś zrobię transmisję z 12. Zagadki z Rysławem. O, musiałbym... Będzie quiz. Pracuję nad quizem. Naprawdę pracuję, tylko... Będę chciał jakieś fajne nagrody, tu już Chris.pl zasponsorował nagrody i będą jeszcze chyba... kto tam jeszcze? Były jeszcze osoby, które podrzuciły jakieś nagrody, może książki jakieś będą, więc... myślałem, że uda mi się w lutym ten quiz zrobić i może się uda, chociaż bardziej na marzec. Strongest La Paz, tak. Da się przetłumaczyć na polski Peaky Blinders? Tak od razu to nie, ale pewnie dałoby się. Tomku, witam. Game Music, a właśnie, zacząłem mówić o Game Music. Moi drodzy, rozmawiałem z Mariuszem, zarządzającym Game Music, ze stroną i resztą, jednym z założycieli GameMusic.pl, i im brakuje wyświetleń, nawet nie subskrypcji, im brakuje wyświetleń do tego, by móc się monetyzować. Im nawet nie chodzi o monetyzowanie, tylko że wtedy, kiedy mogą się monetyzować, to zdecydowanie zwiększa się rozpoznawalność, może nie, dostępność ich kanału, czy też rozsyłanie informacji o ich kanale przez YouTube. Więc gdybyście mogli wejść i pooglądać ich podcasty, ostatnio zaczęli też nagrywać z wizerunkiem siebie, to byłoby super, bo tam brakuje naprawdę niewiele do tego, żeby zyskać możliwość monetyzacji na YouTubie i dzięki temu będą mogli docierać do większej grupy odbiorców. O. Geeku, bardzo się cieszę, że Pop się podobał. Ja mówiłem, że to świetna gra jest. Z tym, że niestety ponoć słabo się sprzedał. To smuci. No w oryginale rzeczywiście Kamosie nie było widać w ogóle praktycznie tych zniszczeń. Ot tam rozwalili sobie jakiś reaktorek, ale nie było widać ludzi, którzy stracili domy albo życie. Ale to wynikało też moim zdaniem z grafiki. Ten system Super Deformed mnie osobiście nie pasował. Fleczu, z twoim kanale z przejściami gier, no bardzo, bardzo dobra inicjatywa, natomiast wybacz, ja nie mam naprawdę czasu, by oglądać wszystko. Natomiast jak najbardziej polecam, jeśli ktoś chciałby klasyczne przygodówki poznać, to u Fletcha może. O, duchy. Yes, Aerith. No, właśnie ją oznaczył. Huh?
You are too weak to save anyone. Not even yourself. Are you okay? Hey, are you okay? Ale takie długie włosy bardzo przeszkadzają w walce. I'm fine. Here, this is for you. Huh? A flower? That's right. It's a gift. You know, for scaring those things away. What things? Never mind. Think of it as a memento. Just my luck. I heard that, you know. How much? Well, that depends on the customer. In your case... it's on the house. Huh? Lovers used to give these when they were reunited. Ma powodzenie, Cloud. Ma bardzo duże powodzenie. O, patrzcie, jaki jest opryskliwy, jaki jest niesympatyczny. I'm sure you are. So? So keep your distance. Wait, you think someone's out to get you? Is that what you're all worked up about? Relax. No one's going to attack you. I promise. Hey, a Mako reactor just blew. You shouldn't be out here trying to self. No popatrzcie. Szalony Barret. Szalona dziewczyna. O, teraz widzi cienie. Będzie być witam. Tak, skończyłem filozofię angielską. Nie masz szans, funkcjonariuszu SB. Mam kwiatek i nie zawaham się go bronić. Braver! O, kamera oszalała trochę. I wszyscy. No, muzyka jest... niezła. Niezła jest muzyka. Którędy trzeba iść? Tutaj były jakieś skrzynki, chyba. Albo i nie. Witam Rafaela. Materia! No to podniosę później. Braver! Złamałem psa! To by zabrzmiało bardzo dwuznacznie w ogóle. Teraz przeszywające pchnięcie, akurat chyba dojdę. Jest! Dobra, tu jest ta materia. Proszę, proszę podnieść materię. Interakcja. Widzicie rejestrację SHR, to jest Shinra 685. Bez ja nie jestem fanem symulatorów. Oczywiście za młodziaka to się grało we wszystko, więc się grało i w Flight Simulator. Jacob Brunner, witam serdecznie. I grało się w Silent Service i jak to się grało? Solo Flight. To jedna z pierwszych gier Sida Meiera o lataniu samolotem pocztowym. Natomiast nigdy nie wyewoluowałem w fana z symulatorów. Those in the vicinity are
Gunshipa na Midze też. Próbowałem bardziej niż grałem. F-16 Retaliator też grałem, ale... No nie, nigdy nie byłem fanem. Tędy się nie idzie, prawda? Nie. Kratosie, ja najbardziej lubię Łotra. Łotra. Dobra, chyba źle poszedłem w ogóle. No oczywiście, że źle poszedłem. Na plac. F-29 Retaliator. Bardzo możliwe, Bartolo. Bardzo możliwe. W Gravekeepera PB nie grałem. O, jest skrzynka! Skrzynka, w skrzynce są skarby. Jedna większa mikstura. Doskonale. Giku, może wrócą, ale teraz chcę skończyć tego FF, bo zbliża się premiera Rebirth i bardzo chciałbym Rebirth. Bardzo bym chciał tego remake'a skończyć przed pojawieniem się Rebirth, więc to będzie też dla mnie pewne wyzwanie. Dobra, podnieś. Zobaczmy, co to mamy za materię. Sfera materii zabójczego Uniku. Tryb wyposażenia. Miecz Buster. Ustaw materię. Mogę tylko niestety dać leczenie i ogień. A co mam jeszcze? PZ, czyli punkty zdrowia. Zabójczy Unik. PZ plus nawet. No ale nie mam miejsca na to. Leczenie mi się przyda i ogień. Chyba, że zamiast ognia dałbym zabójczy Unik. Nie. Zostawię sobie tak, jak jest. Czyli jak przyjdzie jakaś zbroja albo broń z większą liczbą gniazd, to tam będę używał. Złamałem psa znowu, no. Złamałem go podwójnie. Podwójnie złamałem psa. Nowy poziom. A, Kratosie, sorki. To... odpowiednik Łotra, czyli Łowca Demonów, zdecydowanie, Łowca Demonów. Łowca Demonów, najwięcej nim grałem, mam Łowcą Demonów pewnie z 600 godzin. Giku, nie mówię, że nie będzie, tylko mówię, że na razie nie będzie. Ale... to też może być później takie miłe odbicie, żeby wrócić. Natomiast zastanawiam się, czy jutro, tak z zupełnej zaskoczki, że już nie z zupełnej, bo powiedziałem o tym, nie zrobić transmisji z Inkwizytora. Bo dostałem od twórców klucz. I w sumie chętnie bym sprawdził, zwłaszcza, że słyszałem mocno mieszane opinie na temat tej gry. Let's do this. Wszyscy. Oj! Kto tam do mnie szczela? Grenadier! Aj, nie zdążyłem go sparować. Thank you.
tutaj na górze jest jakiś helikopter. Kurczę, myślałem, że sparowałem. Dobra, muszę się podleczyć chyba. Inkwizytor 5 na 10? No właśnie, chyba gry online dało 4 na 10, natomiast nie wiem, na jakimś zachodnim serwisie chyba 7 na 10 dostał, że dużo dobrych pomysłów, ale realizacja na poziomie, no powiedzmy, sprzed paru lat. Mavericku, ja znam grę Dark Earth całkiem nieźle, bo ją skończyłem i pisałem jej recenzję nawet. Dwie płyty zajmowała na PC-cie. Można powiedzieć taki Alone in the Dark Fantasy, bo z rzutem, z renderowanymi pomieszczeniami i z zafiksowanym ustawieniem kamery. Fajna gra. Francuska, z tego co pamiętam. Mawek, witam serdecznie. Straszaku, polska lokalizacja w polskiej grze powinna być dobra, nie? Inkwizytor to jest polska gra, jakby nie było, na podstawie twórczości polskiego pisarza. Jacek teraz chyba jest na jakimś wyjeździe gdzieś za granicą, na wywczasie, zamiast promować swoje dzieło, znaczy dzieło na podstawie swojej powieści. Ja nigdy nie czytałem żadnego Inkwizytora, więc trudno mi się wypowiadać na temat zgodności z fabułą książki. No ale chętnie bym sprawdził. Żelazną obręcz dostaję, poczekajcie. Wyposażenie. Nie. Stopień. Ekwipunek. Bronie. Zbroja. Jest miejsca na materię. Dobra, jak się używa? Jak tutaj się. Ekwipunek. Jeszcze raz. Ekwipunek. No, teraz. Nie mogę. Ma lepsze współczynniki. Chyba, że teraz jest walka i nie mogę tego zrobić. Dziwne. Zakładam przez materię i wyposażenie, okej. Okay. A, no tak. Dobra, to teraz mogę tutaj dać w żelaznej obręczy. Jeszcze ochraniacza siłę. I ustawić mogę materię, więc ustawię sobie materię, punkty z zdrowia. Teraz będę mniej podatny na zgony. I co ja bym bez was tutaj zrobił? Ja dobrze napisałem, że gramy po polsku. Bo czuję się tak, jakbym grał z kumplami i kumpelami. Arturze, tak, Thief w marcu powinien być aktualny.
powinien, bo wiesz, różne rzeczy się dzieją. U mnie teraz prywatnie się działy rzeczy takie znowu niezbyt dobre, więc nie mogę zagwarantować, tak? Chciałbym. Na całe szczęście te niezbyt dobre rzeczy chyba się skończyły. Tego biję. Moment, bo muszę potraktować cię zaklęciem ognia milicjanta. Tak jest, milicjancie. Jest funkcjonariusz bezpieczeństwa, to i milicjant musi być. Dobranoc, Deepaksie. Michale, wszystko jest opisane pod filmikiem. 4080. Medal Mugla. Bardzo na pewno mi się przyda. Która to godzina? 22:05. Sfinksie, nie chciałbym wchodzić w szczegóły. Przygody Stampa. No, widzicie, to czyli zamiast Stampa można by spokojnie zrobić Azor albo Burek. I wtedy te teksty, które rzuca do niego Barret, byłyby bardziej zrozumiałe. Słuchaj Burku, słuchaj Azor, słuchaj Kundlu nawet, przygody Kundla, księga trzecia. Kundl ratuje swoich przyjaciół i wtedy ewidentnie ten Stamp jest obraźliwy w stosunku do niego, kiedy Barret to mówi, i to wybrzmiewałoby znacznie lepiej. Więc to jest taka mała uwaga do twórców spolszczenia. To nie jest czepiactwo, tylko taka uwaga, że można by ewentualnie, może kiedyś zmienić. Ma znaczenie w grze. A, to, dobra, to przepraszam. To odwołuję. Jeśli nazwa Stamp ma znaczenie w grze, ale czy nie pojawia się, jakby się przetłumaczyło na Azor ogólnie w grze, to by coś wpłynęło na fabułę? Azor, maskotką Shinry. Też może być chyba, ale nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś przemądrzałego totalnie typa. Bufona całkowitego. I tak już jestem chyba dość wystarczająco bufoniasty. Magia, zaklęcia, ogień, milicjanta. Pan Siorze, dziękuję serdecznie. Jest pod naciskiem. Bum. Dobra, zaklęcie, ogień. Piotrze, ale te smaczki myślisz, że są rozpoznawane przez wszystkich odbiorców wersji oryginalnej? Też nie, na pewno. Po kombo płocki gicie chyba przytrzymuje. Czasami mam wrażenie, że wyprowadzam jeszcze dodatkowy atak. Crypt Rider, witam! Nie lubo, nie, doktoratu, nie, przewód otworzyłem, ale ostatecznie nie domknąłem doktoratu. Pochwaliłbym się! Milicjant. Burn, płoń milicjancie, płoń! I złamanie psa. I złamie tego psa też? O, nie trafił w słup, a nie w psa.
kurczę, nie umiem w ogóle blokować. Jest złamany. I nowy poziom. Crypt Raider, że Tomb Raider raczej nie będzie ogrywany. Chociaż, jak już powiedziałem, teraz chciałbym skupić się na FF głównie. Może będą jakieś gry pomniejsze, ale raczej chciałbym skończyć w ogóle FF 7 Remake przed końcem lutego, czyli przed premierą Rebirth. Piotrze, żeby być biegłym w popkulturze, to trzeba mieszkać tam najlepiej. I wydaje mi się, że jak patrzę na odbiorców w dowolnym kraju, to większość nie odczytuje sugestii. Smaczki są dla koneserów. Tak jak jak i smaczki w prawdziwym życiu. Takie dania dobre są dla koneserów. O! No panie, musisz się skupić. Zaklęcie w milicjanta! Milicjant musi spłonąć! Zaklęcie w ogień milicjanta leci. I znowu w milicjanta. O, już nie mam. Muszę poczekać, aż mi się pasek naładuje. No w ogóle nie umiem blokować. Będę musiał poćwiczyć na sucho chyba. A to jest dowódca brygady w ogóle. A ja go traktuję jak zwykłego milicjanta, a to jest dowódca brygady. Oj! Oj, chłopie, lecz się! Mikstura, przybywaj! Dowódca brygady chyba chce nas... O, teraz się odsłonił. Teraz mogę go, nawet nie zaklęciem, tylko Braverem go przeszyję. A może i nie? Chyba go nie przeszyłem jednak. Pay attention. Still in it. Jeszcze jeden cios Braverem i zostanie złamany. Może nie jeden. Dobra, to może ogniem. Mydłem. O, jest pod naciskiem. Złamany. No, w końcu go złamałem. To jeszcze włączę sobie ten tryb bezwzględny. To już w ogóle. Gin dowódcy brygady. Pawle, nie, po prostu nie łączy się z PC-tem. Znaczy, nie podtrzymuje podłączenia. Na Questie działa, na PC-cie się rozłącza.
Marcinie, cóż powiem? No need to assume the worst. I'm sure he's fine. You saw him in action, didn't you? Guy's a soldier. Goddamn one-man army. You think he's a keeper? Wystarczy wejść tę postawę na Y i Cloud sam kontruje ataki polegające na uderzeniu? Czy nie trzeba R naciskać? Okej. What the hell you been up to? Giving public security the runaround. That's what. Had to draw them away from the station somehow. Nicely done. No, zobaczy kwiatek i się poczuje zazdrosna. Can't argue with results, huh? What? Wait. Got a question for you all. What? Ever been attacked by an invisible enemy? What? Tylko po grzałce. Came and went like the wind. Thought they were invisible. They were, at first. Only saw them after she grabbed me. A new Shinra weapon, maybe? More like a panic-induced hallucination. No Marcinie, sprawdza, zobaczę. Forget I said anything. Suit yourself. Come on, let's move up. Salomoniku, cieszę się, że się podoba. Rafale, jak widzisz, sam początek jest. Tumek się, dobry wieczór. Lucky us. We've got a crowd to hide. Head for the front of the train and hold there. Mogę z wami pogadać, ludzie? Czy mogę z panem albo z panią zamienić słówko? Nie. Sprzedaję te piękne miecze. Czy nie chciałaby pan lub pani kupić takiego miecza? O, widać materię w mieczach. Rzeczywiście. Dwie zielone kulki. Lego Manie, dziękuję serdecznie za subskrypcję. O, zwolniłem miejsce. Mogę usiąść? Nie, niestety nie. Rzeczywiście to jest zabawne, że chodzi sobie tak z takim mieczychem. Nikt nie zwraca najmniejszej uwagi. To jest tak, jak w Kill Billu jest ta scena, jak bohaterka leci samolotem, jest specjalne miejsce na katanę. Emsonie, dziękuję serdecznie za subskrypcję. I'm a soldier. Wow. My hands are still shaking. You get used to it. Something to look forward to. Or maybe not. Should have never gotten out of bed this morning. Just called in sick. You see, my daughter now lives in Sector 8, so... Have you heard the rumors? Someone's trying to take down... Krzysztofie, dziękuję bardzo. Maybe some grounders did his payback. Please? Don't be stupid. I can't stop thinking about it. The bomb I made shouldn't have produced an explosion that big. It doesn't make any sense. The explosion triggered a reaction with the Mako. You said so yourself. That was my first guess, but shouldn't a reactor have fail-safes to prevent that kind of thing? You mentioned invisible enemies back there, right? Right. No. I'm just looking for excuses for something that was clearly my own fault. Gotta own up to it if I'm gonna learn from this and move on. Thanks, Cloud. You're a good listener. I can't believe I survived that. I was ready to die. Znaczy tutaj jest tak nierealistycznie, tak mi się wydaje, może się mylę, ale tak nierealistycznie jest pokazane, jak wzbudza entuzjazm młodych dam Cloud, że szok. They've yet to announce it publicly, but I heard it was Avalanche's doing. Really? Aren't they the terrorists who tried to kill the president? Stoimy tutaj obok was. Nothing they won't do. Hey, quit talking out your ass. Everyone knows Avalanche only cares about saving the planet. Hmm?
Just who do you think you are? A law-abiding concerned citizen. Law-abiding? Really? Mam Gatlinga na ramieniu, więc serio. In my humble opinion, that explosion was a message. A message to the bastards bleeding our planet dry. Think they got it? Heard it loud and clear? Y'all's masters? We will not submit to intimidation or violence, but work together for peace and prosperity. Dokładnie. That is how civilized people change the world. That's right. That is the Shinra Creed. Them's fighting words. It's what we believe. We all have to follow our conscience, don't we? We should go. Right. Nie, Barret jest niespełna rozumu, to jest... O, ta pani wygląda bardzo podobnie do znajomej pewnej. Może nie bardzo, ale dość podobnie. You hear that suit? Shinra Creed my ass. Let's get this out of the way. Personally, I find visual aids make the dull stuff a lot more bearable. If it helps, think of it as an initiation rite. How many times do I have to tell you people? I'm not... There's such a thing as playing too hard to get. So, here we've got a wireframe model of the great city of Midgar, complete with massive steel plates suspended 300 meters above ground level, atop which stands a shining beacon of civilization. The whole system is sustained by the Mako reactors, which feed the insatiable appetites of the public. The train will be passing through an ID checkpoint shortly. This here is the train's route. As you can see, it'll take us around this main pillar. Look, we're about halfway through it now. They've set up a checkpoint here to scan the IDs of all passengers heading in and out. Date of birth, residential status, criminal history. All that and more is automatically cross-referenced in their databases. Bardzo dużo daje ta polska wersja. Heads up. Don't worry. Our IDs are impeccable. What'd I tell ya? Have a little faith. Won't be long till we reach the bottom. Relax. Take a good look. It's because of that great big pizza in the sky that people down there gotta struggle to survive. Shinra sucks up Mako, while the soil turns to dust, the air fills with smog, and the flowers die. Then leave and don't look back. That's what's always worked for me. Well, that's all well and good, if you're only out for yourself. But the folks down there don't have the luxury of choice, you know? Winterze generuje ją, to może ma połączoną z jelitami na przykład, ale to byłaby mordercza broń. Musi dużo jeść i przetwarza. Kratosie, oczywiście, że nie, to jest tylko część pierwsza z trzech. Zbieranie płyt z muzyką powoduje danie tych utworów do twojej szafy grającej. Płyty z muzyką można kupić w sklepach. Menadżer z średniego szczebla ma tutaj rodzinę. Ten z granatnikiem, ten z mieczem, ten z gatlingiem. Damn, we are good. Yes. Bombs detonated one, members lost zero. And one step closer to a brighter future. Hell yeah. Guys! Lower your voices, huh? People are listening. Oh, right. Najpierw sam krzyczy, później
Nie, on jest psychiczny, on jest totalnie psychiczny. Irwanie, witam. See you soon. At Seventh Heaven. You know, where Tifa works. Don't keep her waiting. She'll worry. Not long now. Are you sure you haven't... How are people here taking... Normalnie w tej starej wersji tutaj były puste pociągi, po których dachach się przeskakiwały. To było takie cmentarzysko wręcz wagonów starych. Marku, witam. Gir Halku, tak, zadziała. Kapitanie, mam takie przemyślenia, że bardzo bym chciał je sprawdzić. Ale, ale trudno będzie to załatwić, zwłaszcza, że są dostępne tylko w Stanach, no i kosztują 15 tysięcy złotych. Patrzcie, napiwki, kup jeden, weź jeden gratis. Lizaki, słodkie ziemniaki. No i tak, jesteśmy pod wielkim talerzem elektrowni. Idziemy. Tak, Piotrku, to cmentarzysko będzie później. No, mówię, tutaj rozbudowali wszystko. Jak mieli jakiś punkt zaczepienia, to wszędzie jest więcej treści, niż było w grze bazowej. Mako is the lifeblood of the planet? Yeah, the hell it is. Goddamn eco warriors with their dumbass posters. I tear them down and they're back up inside of an hour. Like I've got nothing better to do. I mean, look at all that steelwork. You trying to tell me that's not progress? E-boom. What the? You okay, buddy? Salomoniku, mówię o tym cały czas. W opisie też tego odcinka jest wszystko na ten temat. You again. That hot shower can't come soon enough. I can barely tell my skin from all the ashes. Cześć, chłopaki. Excuse me. It's refueling time. Due to an emergency, entry into this area is prohibited. Sorry for the inconvenience. You call that a warning? No, sir. To ty mnie ostrzesz, starszy. In accordance with emergency regulations, entry into this area is prohibited. Please leave at once. Still too nice. Slums z sektora 7. Siódme niebo, po polsku, miłego dnia. Oj, Tifa jest. Marlene. Kotek. Kotek. A nie, tatuś. That's right, Angel, I Welcome am. Back. Have you been a good girl? Yeah, I've been helping Tifa. Oh, you did you? Well, well. You made it. Where'd you get that? I can't remember the last time I saw a real one. Huh? How sweet. When did you get so thoughtful? Guy can change. Has been 5 years. Huh? I need to talk to Barrett. Right. Come on in. Daddy, the Mako place blew up. No. Everyone keeps talking about it.
Chyba chcą, żeby i rzucić jakieś smaczki. Moi drodzy, ja na momencik zmykam. Wracam dosłownie za chwilkę. Będzie teraz ekran z przerwą, ale ja za momencik wracam. Nie kłamałem. Musiałem wrócić z kotem, co? Będzie mruczando kocie. Maweku, ja też mam jeszcze dwa takie identyczne. I trzy, jeszcze jednego burego. Chodź tutaj, chodź. Co gruba się? Będziesz mruczał? Dobra, teraz proszę na kolanach i no, na kolanach, proszę się usadowić. I nie gryź słuchawek. I wracamy do... Nie gryź słuchawek. Zelda śpi chyba. Na dole. Ona najczęściej się dobija do drzwi, skoro się nie dobija, znaczy, że śpi. Dobra. Kocie, proszę. Oje. No. I proszę ładnie spać. Nie. Dobra. Barecie, mam ci coś do powiedzenia. No właśnie, potrzebuję forsy. Ty jesteś Tifa? Dawaj kasę, mała. Dawaj kasę. Nie no, Barret jest psycholem totalnie. To jest totalny psycholem. Wariat. That's right, honey. I do say that. What a good girl you are remembering daddy's lessons. You know what else good girls do? They go to bed on time. Come on. But I'm not tired. I want to talk some more, Daddy. Dodatkowe napisy, Marku. Dobrze. Dobrze, zobaczę, czy można włączyć. So then, what can I get you? Pieniądze, kobieto. No właśnie. Braid. Piotekusie, na 99% nie. We should talk outside.
Ja wiem, czemu musicie pogadać. Martwisz się o Barretta, jest szalony, jest absolutnie szalony. Opanowały go mroczne moce. Już sprawdzimy w systemie. Opcjach. W rozgrywce. Dialog, luźne rozmowy. Ok. Dialogi. Czekajcie, luźne rozmowy. O, proszę. O Zajaszu, tak, widziałem. Turn to the planet? Of course. Dobra, idź za Tifą. Ewa Teo, dobrej nocy życzę. Before we get on to money, there's an empty apartment in a place just down the road. It's nothing fancy, but I was thinking you could stay there for now. The landlady's a big friend of the cause, so you wouldn't even have to pay rent. Sound good? Yeah, super. Sure does. Thanks. Follow me then. Oh, znam to miejsce bardzo dobrze. That was chaotic. Sorry for dragging you into all this. It was wrong of me to put you in danger like that. I promise I won't do it again. Danger's part of the job. Don't worry about me. I'll try not to. Always happy to help stick it to Shinra. How'd that go? Not good. Item shop. No, wszystko co najlepsze. Dzisiejsza oferta, większa mikstura. Much as I could, all things considered. Maybe not enough for them. Good. You had me worried. You're not exactly a people person. No, pięknie to wygląda. I saw Sector 8 on the news. It was like a war zone. Tu Mike się pewnie każdy by chciał. Chyba, że ci, którzy mają, są później znudzeni. Nie, już dość tego powodzenia. Oh, right. And here we are, good old Stargazer Heights. You're on the second floor. Room 201 here is where I sleep. Don't have time for much else, what with Seventh Heaven and all. Not even time to decorate. Dobrze, wróciłem do bazy. Here's your room, 202. Don't worry, I already told the landlady about you. Czyli... You did? Założyła, że się zgodzi. Oh, I mean, I told her I had a friend looking for a place to stay. Was that too much? No. It's fine. And this? That one's Know what? It's getting late. I'll introduce you tomorrow. No dobra. Trzeba uderzyć w kimę, tak zwaną. Będą mroczne sny. Ona wchodzi za nim. But should be enough to get you through the night. If you want anything else, we can always get it. There is one thing. My money. You guys owe me 2,000, remember? I do. And we'd love to settle up, especially since this was your first job for us, but... That's it? Sorry. We spent the rest preparing for the mission. Jedną czwartą. That really is it. But not for long. I'm collecting money for filters tomorrow, so I can pay you after. And you're sure about that? Of course, as long as you help, that is. Wait, then I'd have to pay you for that too. Never mind. No, 2,000's enough. That's what we agreed on, so that'll be the price. With what you gave me, that leaves 1,500. You're the best. I'll see you bright and early at the bar then. Thanks again for everything. Sleep tight. Jak daleko doszedłem za pierwszym razem? Nie wiem dokładnie jak to określić. Walka z takim dużym bossem i z projektorami, hologramami przedstawiającymi bossów Shinry. Guess it's time for introductions. Co tam się dzieje? Złe duchy! O, ta muzyka. Cóż to za tajemnicza osoba w 203? Tajemnica pokoju 203! Hey, you okay in there?
Coming in. A to Sefcio. Właśnie powiedział, jak się będzie nazywać trzecia część. What are you doing to Marco? This is his apartment. He's got a few problems, but he's not a bad guy. The landlady asked me to check on him now and then to make sure he's okay. Can I ask you to do the same? Sure. Więc jest remake, rebirth i reunion, tak sądzę. Kujasie, witam serdecznie. Się rozglądam, gdzie jest kocur. No nie będzie się nazywać Mawek z movie. Przepraszam. Kocie. Sorki. Tak, tak to bywa. Koty zaczynają szaleć, więc muszę go usunąć. O nie, nie, nie. Nie, nie, kocie. Dobra, kot jest teraz z tyłu tutaj. Nie mam, z powodu konstrukcji mojego biurka nie mam jak się tam dostać, więc muszę po prostu mieć nadzieję, że nie powyciąga żadnych kabli. Kocie, jesteś głupią bestią. Głupią bestią. Kitek. No i po co? Nie gryź tego. Przepraszam. Nie. To są kable. To jest hub USB. Idź stąd! Paszą! Idź! Idź stąd! Idź! O! Wyłaź stąd! Głupcze! Nie gryź mnie! Paszą! Chodź! Chodź stąd! Idź, chodź! Chodź! No chodź! To jest Amiga, zostaw Amigę! Chodź. No chodź, kocie. O! Tu się dzieją rzeczy straszne. Chodź. Wow. Rozwalę to wszystko teraz. No i nie mam jak do niego dojść. Dobra. Jest tam i mruczy. Nie wiem, co mam zrobić. Normalna rzecz, ha! No kocie głupcze, czemu tam siedzisz? Jeszcze machasz ogonem, ty chcesz mnie bić. Dobra, na razie to sobie tam siedź, tylko się nie ruszaj. Nie mam jak go walnąć kapciem, bo jest tak wąsko, że ja tam ledwo rękę wsadzę. Nie mam go w ogóle jak stamtąd wyciągnąć. Odchodź, mogę mieć nadzieję, że wyjdzie. Dobra. W Winterze nikt mnie nigdzie nie poda. Nie byłoby ku temu najmniejszych powodów. Koty tutaj mają tak dobrze, że aż za dobrze. Pokazy Chocobo, soboty oraz niedziele od 20 do 24. Nie, kabli od internetu nie ugryzie, ale może ugryźć kable od USB i od monitora.
otrzymuję pęk puchu Feniksa, czy będę mógł się leczyć. Phoenix Fada. Dobrze, dobrze, tu jest. Zasnąć to niech tam sobie zaśnie. To byłoby nawet dobrze, gdyby tam zasnął. To absolutnie się nie obrażę. No tu jest, o właśnie, to jest pani z fryzurą. Well now, you must be Cloud. I'm Marl, your landlady. So how'd you like the place? You from up on high? I've been around. I'll bet. No matter. All kinds come through with all kinds of reasons. If you ever need an ear to bend, I'll lend you mine. Can be about anything, even Tifa. Mm. What's she to you? The granddaughter I never had. And if you hurt her, I'll take it out of your hide. You hear me? Loud and clear. Good. Now you'd best get a move on to Seventh Heaven. She's got a head start on you and then some. Seleno, rozumiem, u mnie też takie sytuacje bywają, natomiast powinienem wiedzieć, że jak przychodzi tutaj któryś z rudych, to on, to jest chyba, który to jest? To jest chyba Jaskier, nie, albo Lucian, bo one są najbardziej bezczelne. No i mruczy sobie tam, siedzi i mruczy, no, może ma tam ciepło za monitorem. Ach, dobra, idę do siódmego nieba. Lechu, cztery siła, witam. Dzisiejsza oferta, większa mikstura. Tu jest napisane, witamy w siódmym niebie. Tifa, Tifa. Marlene still asleep. Let's get down to business, shall we? Dawaj kasę. These water filters won't replace themselves. Although the next batch probably could, if Jessie put her mind to it. Most every home in the area has one. Folks love them because they practically eliminate the rotten egg smell. Honestly, they make us more money than this place. And it's easy money too. We bring new filters, collect the old ones, and get paid. Ale super fucha. Give me a break. I'm not a salesman. I'm a soldier. Which is why no one will refuse to pay. What do you say? Z wymuszaczem mafijnym. Let's get this over with. Great. And while we're at it, I'll give you the grand tour. Ciężkie życie. Kobiety się za tobą ganiają. Masz wielki miecz. Chciałbyś go użyć, ale nie masz jak. Seeing as you didn't bring any luggage, I'm guessing there's stuff you need to buy. So many people thanks. Just don't get to and don't worry, we'll pay you the difference after. Barrett's out making to make sure soldier does not have organization. Ja nie kojarzę, czy to nie był żaden skrót. Możesz usłyszeć muzykę. W pobliżu sklepów niektórych postaci, gdy zbliżysz się do źródła muzyki, pojawi się właściwa ikona. Oznacza, że płyta z muzyką jest dostępna w pobliskim sklepie lub automacie. Właśnie o niczym nie marzę, tylko wydać 2000 na to, żeby kupić... Tylko kupić jakąś muzykę. No. Dawaj kasę za ochronę. Cloud's in charge of collections. He'll take your money. Sounds like a pretty sweet gig. Nie było skarbnikiem, tylko jest naszym. Fill in. I'm your man. In your dreams, maybe. No. Huh? Cloud. Since we're here, maybe we should do a little shopping. Suppose I could take a look. Kup przedmioty. Za 50, dobra, za 50 mogę kupić. Kup. Mikstura 50 puch Feniksa za 300, czyli cała jego wypłata pójdzie na niecałe 7 puchów Feniksa. Co mamy tu jeszcze? Leczenie ogniem mróz, może mróz i piorun by się przydał.
Po 500 za sztukę. Piorun, piorunara, piorunaga. Mróz, mrozara, mrozaga. Ogień, ogień, ogniara, ogniaga. Wydaje mi się, że to jest lepiej niż w FF16. Gdzie jest ogień, duży ogień chyba i coś takiego. Symbianie, tak mniej więcej do jeszcze z godzinkę sądzę. No dobra. To chyba muszę kupić, nie? Mrozarę kupię. Symbianie, kot jest za tutaj. Jakbyś był przed chwilką, kot się schował za monitorami. Jest dokładnie w tym miejscu, które pokazuje. Siedzi tam i agresywnie. I mruczy. Mruczy sobie. Aż popatrzcie sobie. No śpi. Kurczę, aż zrobię mu zdjęcie. Zrobię mu zdjęcie. Momencik. Co za bęcwo. Zaraz wrzucę na Instagrama. Jak ktoś nie obserwuje, to zapraszam. Co za... Aż nie powiem. Powiem, co za bydle wstrętne. Dobra. Jest. HHC Events już nie, kiedyś czytałem. Mam sporo numerów. Ale teraz już prasy takiej papierowej w zasadzie nie czytam. Jedynie Retro Gamera. Pioruny kupuję, dobra, biorę pioruny. Oj. Tak. I poszła wypłata. Piotrze, jest wszystko w opisie. Wszystko w opisie odcinka. Są wszystkie odnośniki i do Insta, i do Discorda. No, zapraszam. Na Insta też czasami się pojawiają różne ćwiczenia fizyczne, wymachywanie czajnikami i tak dalej. Dobra. Poczekaj. Materię już kupiłem, dobra. Thanks. If you're ever in the market for anything else, drop on by. Especially if Tifa is with you. We'll see you around. On próbuje udawać, że go interesuje Tifa, ale jego też interesuje Cloud i to jest bardzo widoczne. Menu na dziś. Napoje bezalkoholowe, napój Sparkler, kawa, mleko kokosowe, przekąski, drink dnia. Dawaj, Tifa. He's a regular. Stock up here and he might throw in a freebie or two. For you, maybe. Well, you could try being a little nicer. To get free shit? Biurgu, jakieś pół godziny temu dłuższą wypowiedź na ten temat miałem. Our next stop is Stargazer Heights. Landlady's a client. Just met her. Then you know what to expect. Remember, she's a good friend of Avalanche, so be nice. Please? Piotrku, się trudno się dziwić, trudno się dziwić. Adamie, to pytanie do mnie, czy do kogoś z czatu, bo nie wiem, dlaczego nie Persona 3? Wszyscy grają w Persona 3 to raz, a ja przygotowuję się do odrodzenia. Tifa, my dear, dear girl. Oh, what's he doing here? Working? Be nice. Cloud's helping me with collections. You better take care of her. I'm pretty good at taking care of myself, you know. That I do. Still, better him than you. No charm, no wit. O, uroku osobistego to mam mnóstwo. I've got skills. Be nice. Nie bądź miły. Dobrze ci idzie bycie niemiłym. Glum. Are you getting enough sleep? A good long rest will cure anything, I tell you. A tried and true lesson for life on the ground floor. Am I right? That you are. Now, your money. Dawaj kasę, kobieto. You take care of yourself. Don't do anything I wouldn't do. Robienie sobie przerw miejsca odpoczynku przywraca całe punkty zdrowia i punkty magii. Miejsce odpoczynku to m.in. twoje własne łóżko w gwiezdnych tarasach oraz ławki obok automatów. Tak jest. Kaledornie, tak, będę pod koniec kwietnia na koncercie The Last of Us, jak najbardziej. Marl's great. She helped get me set up back in the day.
You in here a while now? 5 years, give or take. But never mind. Ale oczywiście nie będę tych konceptów prowadził, tam będę po prostu całkowicie jako przyjaciel Game Music i jako fan muzyki. Tak, jesteśmy w sprawie filtrów. Hey, that last filter didn't do shit. Oh. We're so sorry about that. Hopefully this one will work. Ale zapłać. Save your excuses and get out. All right. If you could just settle your bill, we'll be on our way. The hell? You charging me for your busted ass goods? My associate handles payment disputes. Think you can mosey up in here and have it your way? Pretty please. Jest po prostu wymuszaczem. Seeing as we're done with our rounds and you've got a small fortune now, why not take a gander at the weapons? A jesteśmy teraz w sklepie z bronią. When will Barrett be back with the rest? Before we open up tonight. It'll be a while yet, so what do you want to do? Don't really know. Kratos jest rzeczywiście bardzo ładne projekty postaci, chociaż takie trochę mało rzeczywiste. Znaczy super upiększone. Chociaż pewnie są dziewczęta o podobnym typie urody i podobnie oglądające. Ale ja wolę typ bardziej nordycki. Albo słowiański. Winterze to zupełnie jak Polki. Ładne i mają klasę. So let's head up top. No better way to keep you and your family safe than with a weapon of your own. Come and check out our selection. Speak with our friendly. Jak byłem w Japonii, nie widziałem ani jednej takiej dziewczyny. Z przykrością informuję, nie widziałem ani jednej. I'll head on down there first thing tomorrow. Not alone, you won't. Dobra. O, ekipa cała. Didn't know you were holding down the fort. Huh? Hey, Cloud. Just clean. Looking to join the neighborhood watch? That depends. What does this neighborhood watch do? Lots of stuff, really. But our top priority is taking care of any beasts that wander into town. That, and teaching the locals how to defend themselves. Like they say, the only one who will look out for you is you. Cloud's a great fighter, but only we know that. If no one knows him, no one will hire him. Thought if he joined the watch, he could get his name out there. That would work for everybody. Truth be told, we could really use your help. We can't pay you in gil, but we'll work something out. Gotcha. For example, aha, what about your sword? I could mod it for you. Oh, no tak, thanks. Modyfikacja miecza. It's fine just the way it is. What, you some kind of purist? I know I'd never pass up a chance to improve my gear. Pikmicie jest uniwersalny na metro i kolejki, natomiast Shinkansenem nie jechałem, na autobusy się kupuje osobno. Tak, pokaż tutorial, punkty biegłości, by odblokować specjalne biegłości w broni, koniecznie. Możesz ulepszać broń i odblokować biegłości poprzez opcję ulepszenia broni. Najpierw wybierz postać, której broń chcesz ulepszyć, naciśnij A, aby wybrać Clouda, bo nikogo innego nie mam, więc chmurkę wybiorę. Liczba po prawej stronie każdej broni to maksymalna wartość PB, która rośnie wraz ze wzrostem poziomu postaci. Kocie! No to coś drapie niestety. Następnie wybierz broń, którą chcesz ulepszyć. Naciśnij A, by wybrać miecz Phil Collins. Obok nazwy broń widać liczbę PB, którą możesz obecnie wydać na broń. Dobrze, już to robię. O! Dobrze, i mam 10 punktów, więc użyj gałki lub kursorów, by wybrać biegłość broń do odblokowania. Dobrze, i zwiększenie maksymalnych punktów zdrowia. Zwiększenie matk, czyli magicznego ataku, ok. Zwiększenie ataku zwykłego i wzmocnienie... Dobra, to oczywiście wezmę sobie punkty zdrowia za
PB4. Tak. A następnie wezmę sobie wzmocnienie ataku za PB4. Czy mogę coś jeszcze zwiększyć? To kosztuje PB4 i to też kosztuje PB4. Wystarczy. Będę tracił, znaczy okrutniku, daj na automatyczne rozdawanie talentów. A gdzie to się robi? Zatem to, czy to nie jest fajne? Takie ręczne rozdawanie i kontrolowanie całości. A może automatyzować przydział, wybierając broń, naciskając Y, by zmienić ustawienie ulepszenia broni. No dobra, zobaczymy. Odblokowanie biegłości przynosi więcej, dużo korzyści. Aha, czyli to będzie automatycznie, jak zdobędę odpowiednią liczbę punktów biegłości, to rozumiem, że automatycznie mi się to ulepszy. Dobra. Auto zbalansowane weźmiemy. Tak. Dobra. All set? Needless to say, you'll have to try it out to appreciate the difference. Thanks. Tak, Charlie. We'll do you one better. Spread the word to everyone who listen about the new Mercantown. Between him and Wedge, there isn't anyone they don't know. I'll march through the streets singing your praises, even on an empty stomach. So, where are these monsters? Scrap Boulevard. Good hunting. Hey, Cloud, I'll come with. No, I've got this. But you don't know the way, do you? Znajdę drogę. Jaki, jaki on jest nieśmiały. O, mamy Tiffę Lockhart. W Winterze, tak, Jennifer Connelly to była, że tak powiem, moja pierwsza platoniczna miłość, jak miałem... Ile to miałem lat? 13 czy 14, jak zobaczyłem ją w labiryncie. Och. Dawne czasy. Ale fantastycznie się trzyma. Rocco Colasso, witam serdecznie. Mawek, tak, labirynt, taki film z nią i z Davidem Bowie. Pass the barricade supposed to keep the monsters out. Anyway, we should be there just in case. Starting to look a little run down. Don't you think? Everybody does. No dobrze. Weapons. Weapons, gemmy. A, tu w drugą stronę. To, tam jest później inne miejsce. Searching for candidates. Wedge mentioned? That sword is massive. What does he sell again? Króla Goblinów grał. If any harm comes to her. Here's Scrap Boulevard. I can see why monsters would feel right at home. And the more we pile up, the more they show up. Selena pisze, mężczyźni też występujący w Polsce w wersjach odsiętych brunetów porudych do... Oczywiście. My jesteśmy jako Słowianie lub... No jesteśmy mieszańcami totalnymi. Więc... Mnie na przykład, jak jestem gdzieś na południu, nie wiem, we Włoszech, w Hiszpanii, to biorą za swojaka. Mimo, że w ogóle nie mam... Zgodnie z tym, co wskazują badania genetyczne, żadnych nie mam genów stamtąd pochodzących, a większość jest... jestem turbosłowieńem. Braver! O, Liv Tyler jako Arvena, pięknie. Pamiętaj o Y, później tylko trzymaj blok. Dobra. Zaraz będziemy to robić. Piotrze mówi, że w Rumunii tak pięknie. Ja kiedyś planowałem, może w tym roku się uda pojechać na tą trasę słynną, serpentynami się ciągnącą w Rumunii. Tą, którą Ceausescu kazał zbudować. Dobra, trzymam. Rzeczywiście. O mój Boże.
szczurołaku. O rety, to ja w ogóle o tym nie wiedziałem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za podpowiedź. Winterze, koty są. Znaczy jeden tutaj jest. Gdzieś. Ale Rumunia, piękny kraj. Będę musiał kojeść tam koniecznie pojechać. Boże. Dobra. That's that. To zdecydowanie ułatwia grę. You're good at this. Charging in like it's nothing. You too. It's a little surprising. Well, I've been here 5 years now. If you don't look out for yourself, no one else will. By the way, that one's gonna be on the test. This a lesson? Gotta learn if you're gonna stick around. Okay, let's wrap this up. No to tego nie możemy rozmawiać. Powiem tak. Dawno mi się tak miło w nic nie grało. Bardzo, bardzo mi się podoba. No i oczywiście jest też przemiły czat i przemili czatownicy, co też wpływa na odbiór gry. Here we go. O! Spełtanie! Nic nie mogę zrobić. Stałem spełtany. Bring it. Dobra. Jest. Trawieniec. Fajna nazwa. Podoba mi się. Podoba mi się ta nazwa. Podoba mi się. Trawieniec jest bardzo. Chyba ją ukradnę i użyję w jakiejś grze. Podoba mi się. Trust me, it'll do wonders for your rep. Right, let's go check in with Biggs and Wedge. Bo przejdziemy sobie tę jaskinię. Pęk puchu. Proszę, materia. Jaka to materia? Mrozu. Czy ja właśnie nie kupiłem materii mrozu? Czy ja właśnie nie wydałem tony pieniędzy na jakąś głupią materię mrozu, która leży? Takie materie mrozu można u nas kupić wszędzie i znaleźć wszędzie. No skandal, skandal. Dobra, idziemy stąd. Piotrkusie, Trawieniec jest to potwór w grze Final Fantasy VII Remake. Ale podejrzewam, że to jeszcze może być nazwa jakiegoś... jakiejś rośliny. A, to ten, dobra. Tu chyba jakieś badania się robi. Dołącz do straży. Chroń swoje miasto i zbuduj szczęśliwe jutro. Czemu nie mogę wejść z nim w interakcję? Dobra, chyba muszę najpierw oddać informację o broni. Dobra, gdzie tu się wchodziło? Ten. Już, z powrotem. You guys are machines! Good job. Meanwhile, we told everyone we could about you. So I heard. I've got to ask though. What did you tell them? It's all right. All you got to do is keep up the good work. It'll pay off soon enough, I promise. How's the sword, by the way? Good. Foxfire. Dziękuję serdecznie za wpadnięcie z rajdem. Witam wszystkich rajdowiczów. Bardzo miło, że jesteście. Jak widzicie, gramy w Final Fantasy VII Remake po polsku. Od razu mówię, to jest społeczeństwo społecznościowe, wersja PC-towa. Gra
bardzo, bardzo pieczołowicie spolszczona. Nawet grafiki są zrobione. I bardzo miło, że chcecie chwilę spędzić tutaj. I Lord Chaho, witam. It's a long story. I've got time. Why don't you tell me all about it while we try to rustle up some more work for you? That sounds great. I'll come too. Oh, no, you won't. What? Run along now, you two. Sorry, go on. Maybe next time. No fair. Think about it for a second. They haven't seen each other in years. You'd be a third wheel. No właśnie. Nie, nie, Foxfire, to jest fanowskie, ale jak widać, jest zrobione naprawdę z wielkim oddaniem. Pewne rzeczy bym zrobił sam inaczej, natomiast no, ogólnie jestem pod wielkim wrażeniem pracy ekipy Ogrodu Balamb, bo tak się nazywają twórcy tego spolszczenia. Możecie znaleźć odnośnik do ich strony w opisie na YouTubie jest i możecie też ich wesprzeć finansowo, na co moim zdaniem bardzo, bardzo zasługują. Dobra, czemu ja zszedłem? W górę, czy nie? Rock Coca-Cola, dziękuję. Jakie whisky? Lubię whisky, single malty. Ohintoshin chyba jest jednym z moich ulubionych. Dobra, gdzie tutaj jest? No tutaj. Nie tutaj. Lord Chaho, ale to jest, wiesz, masz grania na mnóstwo czasu. No i trzeba wziąć pod uwagę, że tę część można często kupić dosyć tanio. A tutaj teraz idziemy. O, jest inny miecz. To ja poradzę z każdym potworem, z każdym. Word spreads fast around here. What if I am? Sorry about before. I get antsy when business is slow. Man in your line of work needs weapons, no? Why not try that one on for size? Yours on the house. Malutkie, na mój koszt. Jedną ręką. Jaki on musi mieć przedramię? Or if you want to take a look at something else. Just a look. Więc kup, co tam kupimy? Zbroję na pewno. Żelazna obręcz. Gwiezdna bransoletka. Nie stać mnie. Za mało gil. Na chwileczkę, ja mam 1507, a to by... Jest o tyle fajne, że ma dwa miejsca na materię. Chyba coś sprzedam. Złoty amulet z wygrawerowanym starożytnym pismem zwiększa zdolność koncentracji, zwiększa ducha. Przecież sądzę, że po tym, co tutaj dzisiaj na czacie wyczytałem, zerowa szansa jest chyba. I niestety, smutne, FF16 miało polską wersję, z problemami, ale miało. A tutaj wydaje się, że nic nie będzie. Zaraz, zobaczę, czy mogę coś sprzedać po prostu. Sprzedaj przedmioty. Większą miksturę na przykład, żeby zarobić na tą bransoletkę. Albo eter. Na cholerę mi ten eter. Mam jeden piorun? Jeden mróz? To może się pomyliłem jednak? Dobra, to kupię teraz u niego akcesoria. Nie chcę, zbroję i kupię gwiezdną bransoletkę. Dobra. Tak jest. I od razu ją się wyposaż. Don't be a stranger. Tak jest, zaglądaj tu. Możesz teraz zdobywać zdolności broni. Gdy osiągniesz maksymalną biegłość danej zdolności broni, zapamiętasz ją i będziesz w stanie jej używać bez zakładania konkretnej broni. O, czyli mogę teraz przenieść zdolność Phila Collinsa na wyższy poziom. Since you got yourself a new weapon, let's see if we can't put it to good use. Come on, let's go chat up Weimer. Who? The guy who tracks all the requests that come to the watch. You never know. Could toss some work your way. Where's he at? Oh,
He should be back at the office by now. No dobra. To sprawdźmy teraz materiał i wyposażenie. Przede wszystkim zamiast żelaznej obręczy bierzemy sobie gwiezdną bransoletkę. Czy ja muszę najpierw wyciągnąć chyba materię stąd, usuń materię. Sikorze, witam serdecznie, dziękuję za załączenie do obserwatorów. I zmieniamy na gwiezdną bransoletkę. I teraz tak, ustawiam materię tutaj, ustawimy sobie materię tego zabójczego uniku, tak? I czy jest jakiś dokładny opis, jak ono działa, czy nie? Atak wykonywany natychmiast po uniku spowoduje obrażenia obszarowe. No dobra, zobaczymy. A tutaj damy sobie... O, czakra przy... Przywraca 20 punktów zdrowia z otrzymanych obrażeń. Ojej, pozwala odnowić własne PZ i wyleczyć zatrucie za pomocą czakry. YHQL, tak. 10 wizyta w Sosnowcu. Nie muszę usuwać. Dobrze, to będę już na przyszłość pamiętał. Co byście mi radzili? Czy... Zaraz, ja tą czakrę chyba gdzieś mam. Co to T oznacza obok? A, Cloud, Tifa. Tifa ma czakrę. Dobra, to jest Cloud i Tifa. Czyli ja wezmę sobie mróz w takim razie. Albo punkty życia zwiększone. O 10% to dużo. Dobra. Mateuszu, raczej oryginału FF7... Może kiedyś, no nie w najbliższym czasie. Najpierw chcę przejść remake, by później przygotować się na odrodzenie, czyli rebirth. Dobra, i idziemy stąd sobie. Searching for candidates. Oh, hey there, Tifa. You need a helping hand? Sosnowy to zagłębie. I wanted to introduce you to an old friend of mine. This is Cloud. He's a merc. You don't say. Well, we're always on the lookout for experienced fighters to help us deal with the bigger critters. I'll take on anything. For the right price, that is. Experienced and cocky, huh? If it's a challenge you want, I might have a few good ones. Your clients can fill you in on the details. Prove yourself with these jobs, and I'll see if I can't find you some more. Thanks. Użyj, by otworzyć mapę, a następnie RT, by przejść do zadań pobocznych. No i tych zadań pobocznych chyba całkiem sporo jest. Możesz wykonywać wiele zadań jednocześnie. Im więcej przyjmiesz, tym bardziej rośnie twoja sława i reputacja wśród lokalnych mieszkańców. Pamiętam, że było zadanie z szukaniem kotów. Takich rudzielców właśnie. To telefon chyba. Winterze! Bez obaw. Będzie wielkie przebudzenie niedługo. Candidate detected. Performing physical analysis. Sizable weapon, excellent cardiovascular health and impressive lung capacity. Perfectly balanced muscle and bone structure. An optimal candidate. My name is Chadley. I'm an intern for Shinra's Research and Development Division. Powiem tak. I hope you'll be interested in helping. Gdyby w rzeczywistości jakiś taki chłopiec 13 lat podszedł i zaczął mówić takie rzeczy, to bym koniecznie chciał porozmawiać z jego rodzicami. Coś jest nie tak. I'm not interested in working for Shinra. You should know that I work actively to undermine Shinra's efforts. I'm sure you of all people can appreciate the tremendous power of Materia, as well as how it might be wielded against your corporate enemies. Przesz, tak, wiem. Mówiliśmy tutaj o tym wcześniej. I ta wersja polska ma pewne problemy. PB, dobrej nocy. We shall work together so long as you deem fit. Once you've completed your task, please return and report to me. Winterze, nie, po 13-latek po reformie edukacji w Polsce nie będzie tak wygadany, na pewno nie będzie potrafił tak składać ładnie zdań. Gdy ukończysz misję dla Chadleya, opracuje on nowy rodzaj materii. Możesz przeglądać misję na temat raportu z Walkman i głównym w sekcji raportu. Czy on nie przygotuje tej materii, która pozwala odczytywać dane przeciwników? Chyba taką, prawda? Dobra.
Zagubienie przyjaciela. Zadanie. O, tych zadań pobocznych jest. No, on mi też chyba daje jakieś. Please set the orb of assess materia to your equipment and use it to gather battle intel. A właśnie, to teraz muszę użyć tę materię. To dobra, to ustawię sobie. Czy mogę Tiffie mogę dać? Czy nie mogę dać Tiffie? Dobra, dam Tiffie. Masz Tiffa. Analiza. Będziesz analizować. Dobra. To gdzie jeszcze możemy pójść? Tutaj mamy... Na ekranie mapy możesz sprawdzić swój obecny cel fabularny i zobaczyć ukształtowanie terenu. Dobrze. Sklep z bronią. Tutaj jest misja ze szczurami, a tu jest misja z kotkami jakaś. Na pewno jest misja. Zagubienie przyjaciela, to jest misja z kotami. No, tak mi się wydaje. No, ale najpierw rozprawimy się ze szczurami, to będzie dobre podsumowanie na dziś. Idziemy. Ubić szczury. Lady Morrow. She's always... So they blew up a reactor so they could... My husband decided to go to the state. Just imagine if rich people start... It's so bad. Teraz chyba poszedłem troszkę za daleko. No tak, za daleko poszedłem. Naciśnij, aby zobaczyć pełną mapę. Problem ze szczurami tutaj jest. Niedogodności w fabryce i zagubienie przyjaciela. Dobra. Don't take your eyes off me. Some creepy dude. All the items you could want straight from the fleet. No matter your needs or your budget, our wide selection of items is guaranteed. Hey there, Tiffa. Welcome back. And you. New merc in town looking tak, for work, szukam nowej right? roboty. Yeah. In that case, maybe you could do something about the doom rats? Paszczury. Where rat buddies have been tearing up town. Paszczury. Food and whatnot. Got into the store and made one hell of a mess, let me tell you. Oh, you think that's funny, do you? Do moich czasów, jak byłem w szkole, czyli dawno temu, paszczur, tak tam, na paszczury się mówiło na bardzo niemiłe dziewczęta. They're probably nesting in the outskirts. Now I've heard a were-rat in pain will call its friends for help. And the whole rat pack will come running just like that. Problemy ze szczurami. Dobrze. Idziemy mordować szczury. Udaj się na skraj miasta i zacznij zabijać szczurołaki do momentu, aż pojawią się paszczury. Idziemy! Teraz, czy ja to mogę ustawić jeszcze tak sobie? Śledź zadanie poboczne. Tak jest. Ha! Ależ będę mordować paszczury. No dobrze. No ten za dużo wypił, nie wiem. Po prostu podnosi rzeczy. Tutaj się jakoś szło. Nie tędy. Tutaj. Tak. No chodźcie, paszczury. Dobra, ustawiam Y. Bezwzględny. O, panie. That's that. Try me. Nie, to sprawia, że walka jest tak totalnie banalna. Nie wiem, czy tak powinno się grać. What do you think? Should we wait? You know. This might be a waste of time. Let's head back to the store and touch base for now. 3 granaty. Idziemy sobie.
items you could want straight from the plate. No matter your needs. Well, rats too much to handle? I'm just messing with you. Heard you took out some were rats, which is nice and all, but the job was to wipe up the doom rats. No biggie. Get back out there and finish the job, and we're good. Don't look so glum. It's only a matter of time till they show. You'll get them this time for sure. No dobrze, skoro mówisz, że paszczury przyjdą, to, to idę po paszczury, no. All the items you can want, straight from the place. Another day. Marcinie, tak, spróbuję. Czy... O, jest, są szczury, dobra. Here I go. Right behind you. Bij paszczura. Dobra. Jest złamany to już. Let's finish this. That's that. Now you're in. Pokonane. You're good at this. Told you so. Kabubie, bardzo się cieszę. Rick jest świetną grą. Właśnie, udało mi się przejść do czwartego poziomu. Bez straty życia w zasadzie. Ale na czwartym poziomie straciłem wszystkie. Paszczury zostały wybite. Załatwiłem te paszczury. If the guy who took care of the town's rat problem told everybody where he liked to shop, well, what do you say? Tutaj lubię kupować najbardziej, bo to jest jedyny sklep w okolicy. Talk you up to Weimer and my customers and anybody else who listen. You'll be swimming in work before you know it. Yeah, sure. Okay then, that's what I like to hear. Seventh Heaven, the new merc in town and my little store. I can see it now. We're gonna clean up. Dobra, to co tam ma na sprzedaż? Przedmioty. Większa mikstura. Mam lepsze odczynianie za 300. Pozwala używać zaklęć zdejmujących anomalie. Pewnie trzeba będzie to wziąć. Spelanki jest lepsze niż... No, zgadzam się ogólnie, ale... To jednak inne rodzaje gier są. Nie za bardzo potrzebne. Może jest jakieś trofeum za zdobycie wszystkich materii. Think of each job as an opportunity. Not to make money, but to build connections. Tak jest. It's not what you know, but who. You remembered. Not a patient teacher. Maybe not so patient next time. Nie zgodzę się ogólnie. Są brzydcy ludzie, tak jak są brzydkie budynki, tak jak są brzydkie obrazy, tak jak są brzydkie rzeczy ogólnie, jak są brzydkie inne zwierzęta, nie tylko ludzie są brzydcy i są piękni. Trzeba... Wydaje mi się, że można by pokazać jakieś obrazki ludzi pięknych i wszyscy by powiedzieli, że tak, to jest piękna osoba. Można równie dobrze znaleźć obrazki ludzi brzydkich. Mogą być piękni wewnętrznie, ale mogą być też nieatrakcyjni wizualnie i to nie ma w tym nic złego, że zauważamy coś takiego. A certain shopkeeper told me you paid him a visit. Thanks for helping him out. Just so happens there's another job I'd like to offer you. Now that I know you can handle yourself in a fight. No dziwnie mówi, tak mu. Killer on the loose, you see. Twarz się zapadała do środka. A rabid catch dog. O, wściekły pies. Shinramuk gone feral. Last sighting was in Scrap Boulevard. Think you're up to it? I'll handle it. You're a lifesaver. Not anyone else around here stands a chance. Go get him, bud.
YHQL to jest nieprawda. Są, powiedzmy, odejdźmy od ludzi. Są rzeczy, które można uniwersalnie uznać za brzydkie. I wszyscy lub 99% osób ci powie, że to są rzeczy brzydkie. Uniwersalnie. Jak pokażesz im na przykład piękną katedrę i pokażesz im betonowy wychodek, to wątpię, by ktokolwiek powiedział, że betonowy wychodek jest piękny. I ludzie są uwarunkowani od urodzenia na to, że interesują, że bardziej pociągają ich na przykład symetryczne twarze i atrakcyjne twarze. I tutaj nie, w tym nie ma nic złego, to jest biologia. Tak już jesteśmy skonstruowani. Dobra, idziemy tutaj. Zwałowisko złomu. Dobra, czy tutaj się pojawi jakiś przeciwnik dla mnie? Chyba nie. A może? Teraz włączę sobie zadania jeszcze raz. Na polowaniu. No to jestem tutaj. O, cześć piesku. No need to worry. Yes. No bij mnie, nie Tiffem, mnie bij. Bies, atakuj. O. Ależ on jest mocny, ten bies. Ucieczka? Nie! Nie uciekaj, piesku! Oj, uciekł piesek. Czy będę mógł go złapać jeszcze, czy zdanie mi się skończyło? Zaraz popatrzmy. Ścigaj agresywnego psa. Ścigam! Psie agresywny! Gdzie żeś się schował? W skrzynkach zapewne. Hey, over here! Tifa! Hey, Cloud! Tam uciekł. I drove the hound into the area up ahead. He's pissed, so make sure you're ready. Dobra. Będę robił analizę Tifą. Keep your cool. No need to work. Dobra, jeszcze nie może robić analizy. Ja też jeszcze. Tifa nic nie ma żadnych, nie zbudowała sobie jeszcze paska. Tifa! O Boże, Tifa! Bo zaraz mi zginiesz. Większa mikstura na Tifę. I ostrożniej, Tifo! Ogień. No escape. Anytime now. Gierekcja, dziękuję serdecznie za subskrypcję. Zdolności analiza. Yes.
Dobra. To rezultat poddawania psom obronnym środków dopingujących. Efektem ubocznym tych doświadczeń było to, że psy nadal często wpadały w krwawy szał. Zdecydowano więc, by je uśpić, lecz niektóre z nich przetrwały. Zwykle ich ataków nie można przerwać, niezależnie od używanych komend ATW. Jednak użycie pewnych ataków powoduje, że wpadają w szał, co czyni je również podatnymi na przerwanie ataku. Podatności. Na mróz są podatne. Na mróz, nie na ogień. Dobra, muszę zaklęciem uleczyć Stipę. Cloud padł? Jakim cudem? Dobra, muszę użyć puchu. No bo jej nie mogę. Dobra, użyj puchu. Puch Feniksa na Clouda. Shake it off, okay? Shake it off. You're up. Need to heal up. Muszę się podleczyć, tak jest. Kurczę, mocny ten pies. Przedmioty, większa mikstura na Clouda. No, w końcu go złamałem. Ale na wszelki wypadek jeszcze podleczę Tifę. I zaklęcia ogień. Wyeliminowany. Kratos, Gloomhaven. Jest, że ktoś dawno, od dawna mnie... Była informacja, że ktoś mnie od dawna... O! Gierekcja! Od zawsze cię subuję, jednak coś mi nie działa, czat na YouTubie i kombinuję. Dziwne! Powinien działać, ale dziękuję, że jesteś. Okrutniku, tak, zawsze będę... Właśnie pójdę po... Tutaj są skrzynki, których nie rozwaliłem, metalowe. Bo rozumiem, że trzeba zbierać puch Feniksa. Czyli ożywienie. Już trzy ożywienia straciłem. O! Oj, ty dziadu! Przełączę na Tifę i Tifa go tutaj. Kontrolując Tifę możesz wcisnąć Y, by wykonać technikę wirującą pięść. Dobra, zaraz to zrobimy. Dobra, wszystkie. A, jedno antidotum. Sztuczka z Y chyba u Tiffy nie działa, bo ona ma zupełnie inny atak. A, okrutniku, czyli chodzi o gile, tak? Że gile są w skrzynkach. No dobra, teraz wrócimy sobie. Jeszcze zabijemy... Wszystkie idą na Tifa. No kurde. Materia for beginners. Level up. One. Dobra, jedną awansowałem materię. Bardzo dobrze. That's a win. Tak jest, to zwycięstwo. Slumsy, sektor 7. A jeszcze inną potrzebną na potem. Okej, okay, to później to ogarniemy. Let's see what he's made of. So, you're the mercenary?
Dobra. Dawaj mi pieniądze. Took care of the dog, did you? Phew. We owe you one. Gotta say, I've never seen a Shinra breed like that before. Out of curiosity, when exactly did it show up? Oh, today. Damianie, nie, ja zaraz muszę się położyć spać, jutro wcześnie wstaję i nie będę dzisiejszego State of Play, bo to tylko jedna gra będzie, więc... Crazy story about a Shinra research lab hidden right beneath our feet under the slums. Huh. Really? Tajne laboratorium. That's news to me. And here I thought you might know something I don't. Well, I guess not. It's a big organization. I'm sure there's lots of secrets I don't know. Yeah, fair enough. You got the bastard. That's good enough. Dorwałem bydlaka, tak jest. No i to jest fantastyczne miejsce, żeby dzisiejszą transmisję skończyć. Jutro postaram się kontynuować, albo jutro odpalę Inkwizytora. Zobaczymy jeszcze. Natomiast na 100% w czwartek będzie, w tłusty czwartek, jeden z najpiękniejszych dni w roku, będziemy kontynuować Final Fantasy, bo będę mieć dla was pewną interesującą, jak mniemam, informację związaną z Final Fantasy. I nie tylko. Zobaczycie. I cóż, na dzisiaj będę już kończyć. Zobaczymy, czy możemy jeszcze kogoś odwiedzić o tej barbarzyńskiej porze. Czy ktoś jeszcze transmituje ze znajomych na Twitchu. Podobno Inkwizytor to katastrofa. Właśnie chcę się sam przekonać. I zaraz zobaczymy, kto ze znajomych tutaj siedzi jeszcze. O, moi drodzy, koleżanka Artixana ma tylko teraz 7 widzów, a będzie... ona robi zestawienie gier na rok 2024. Polecam koleżankę. Artixana, chyba jeszcze nie rajdowaliśmy. Więc za 10 minut zapraszam na rajd do niej, a ja się z wami widzę już za paręnaście godzin. No, za 20 godzin. Cóż, dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się, po usłyszeniu, do zobaczenia. Pa, pa i rajd!